Dobra. Kolejny był Awk Farmienia. 150, nie, 1 500 000 golda, 437 klejnotów. No spoko, ostatnio było 500. To podobna ilość się sfarmiła klejnotów, ale klejnoty nie wzrosły tutaj. Tutaj tylko wzrósł gold. Live. Przez to, że level wbiliśmy. Ja bym dzisiaj dobił 200 level chociaż i wtedy skończył. Kuzyn klikał? Tak, kuzyn klikał znowu, no. Kuzyn coś tam poklikał. Że jest git. Co najpierw chyba? No bo nie, battle. Chociaż nie, jedną możemy battle odpalić, żeby cooldown leciał na energii. I zaraz pójdziemy na kampanię. Ale tak, no kolejny progres po. No nie jest to dokładnie 24H w farmy. Nie wiem dokładnie ile to jest, bo farmi, aż po prostu wypieprza gierkę po czasie, więc ciężko powiedzieć. Podobno mniej więcej do tego co wczoraj, jeżeli chodzi o farmę. Na pewno jest to sporo, jakby władować siano, to pewnie sporo trzeba by było. A przez to, że mam kuzyna, co klika, no to wiadomo, że jest troszeczkę lepiej. Ale i tak niestety są te SR. Nie, włączy jakiś. A może coś innego włączę. Ty, ja miałem taką playlistę. No i zobacz, ubiją mnie zara. Strollowałeś mi grę. Celtic Music? Jakie Celtic? Czekaj. Santa mnie zabije. Kurde. Dobra, luj. Zobaczmy tam ile było trzeba zapłacić za około 1200 diamentów, co kuzyn ci nie dropił. Oczywiście teraz to zrobię. $15 kosztuje na promocji, ale nie wiem czy wczoraj ta promocja była. 200 diamentów, 15 di 300 diamentów, $15. Czyli jak mi nadropił około ponad, no mniej więcej 1000 diamentów powiedzmy, to jest. Ile? $45 plus golda mi nadropił kuzyn. 2,5 miliona golda. A 100 tysięcy golda kosztuje $10. 150 tysięcy. Więc no, ze 100 ponad dolarów? Albo $150, tak jakbyśmy wydali, mniej więcej jest. A wydane było 0. Słucham kuzyna. Dobre stosunki z kuzynem. Dobra, kuszę trzeba coś ulepszyć. O! Da się tak. Osiemnasty. No to na 19. W ogóle mamy DPS 6783. Ja nie wiem, czy nie doładować. No właśnie, wkryta może. Aha, właśnie, pokażę wam. To, tu są ważne rzeczy, bo one dropią i te rzeczy dają różne bonusy. Na przykład to daje 5% więcej w tych ziemnych, tak? Czy w wodnych, lodowych. To daje w ziemnych 5% więcej AD i tak dalej. To się stakuje, procentówki, więc to warto lecieć. To daje więcej golda, to daje więcej w bossy różne, więc no warto to kupować, się wydaje. Więc trzeba wykupić ten sklep. Lodowy tower to jest, ring to zwiększy chyba DMG z naszej kuszy. Po prostu kupię te wszystkie rzeczy. To jest niby raz na jakiś czas, ale jestem ciekawy, czy to, co to robi za piątkę, to odświeży te itemy, czy da całkowicie inne. Trzeba to zobaczyć zaraz. To daje 1% więcej Ice Tower DMG, a zobaczmy ile on bije. 426, ulepszmy to. 430, no coś tam się stakuje, nie? Te procentówki lepiej będą oddawały
O kurde, to... A nie, jest! Nauku. 6826, słyszysz? 6826. Coś tam daje, to się będzie dobrze skalować, bo to procentówka. Aha. I teraz jest ewolucja i ona daje 5% więcej wziemnych. Tylko ewolucja kosztuje 10, okej. Okay. 7, 2, 1, 5. No to troszeczkę tam, wiesz. Bossa DMG dodatkowe. I co jeszcze wypadło? 5 więcej def tego. Będzie miał. Jak to się nazywa? No, budynek główny. 5 defa będzie miał. A, bo ja muszę wydać najpierw te. On to się nie opłaca chyba. To trzeba wydać. Kurde. Ty, w sumie te diamenty jest broken, że my to farmimy reklamami, bo to byłoby naprawdę drogo. Jak masz tutaj blokowane, to w sklepie możesz dostać fragment do ulepszenia. No jest, jest. Tutaj, nie? Ej, nie wiem, czy Ring of Wind nie kupić. Bo to się wydaje po prostu. Ej, nie mogę ewolucji. A, bo ewolucja kosztuje 10. Ej, zobaczmy, co się stanie. Nowe i w ogóle inne. I znowu 5. To można tak spamić? Ej, ty jesteś broken, tylko to jest drogie w sumie, ale. Chyba najlepiej na to diamenty wydawać w całej grze. Paywalla chyba kuzyn przeskoczył. W sensie jest jeszcze jeden paywall, że są te itemy. I te itemy wypadają tylko z reward za 28 dni jest. Czyli trzeba co najmniej miesiąc grać, żeby kolejnego paywalla przeskoczyć niestety. No i tam kuzyn chyba już nic nie da. DMG speli windowych, spoko. DMG Iceball, ale to się nie opłaca, ale procentówkę da w razie czego. Tylko to trzeba by sporo wydać. 1% zwiększa ogólnie DMG łuku. Ty, 7, 2, 1, 5. Co, działa i to się kombi z tamtym. To też warto by wpieprzyć w to. Ja pierdzielę, ty ponad 1 KDMG przyszło nam z samego takiego ulepszania tych gówno itemków. Znaczy, które są w sumie OP, ale... No. Witam, Kironaj. Tej godzinie? Dopiero? Ty i co? Wpieprzyć te rzeczy, Golda, teraz? Ewolucja to jest strzał i w nią? A właśnie, upgrade'y wieżyczek. Czterdziesty level. Dobra. No i chyba tyle na razie. Trzeba albo władować trochę w to. Nie wiem, czy tu ewolucji nie zrobić w sumie. Stałem dopiero. Aha, okej. Okay. No grę skończyliśmy ogólnie. Piękną Demon Souls. Nie wiem, co w sumie. Ja nie, zastanawiam się, czy jutro odpalę. Jak odpalę, to nie wiem. W sumie jakiś luźny chyba live. Może przegląd YouTube'a większość. Jakieś gry flashowe. No, chyba tak. I czekaj. Aloj.
7, 9, 11. Okej. Ja pierdziele, zobacz. Przez te procentówki jeszcze, jak tu idzie. Ja pierdziele, ty. Coś pięknego tu jest. Wszystkiego najlepszego, Dudeks. Nie. Poczujesz się jak staruch dopiero jak następne przeleci. 11 kd, jak to rośnie, ty. I Turet ma 600, a ten 700. No na Turetach mniej to rośnie, ale przez to, że są sporo niższe liczby, to te procentówki aż tak nie oddają. Na Turetach chyba ten late game będzie dużo lepszy. Ale trzeba by sporo wydać. Dobra, no na razie kampanię lećmy dalej. Chyba. Chociaż może jeszcze trochę wkryta? Aha. A tu jest max level 20. To prawie zmaksowaliśmy kryta. 48, 120. No dobra, grajmy. Co najmniej 200 musimy, żeby to odblokować. Zobaczymy, co to daje. Zobaczmy, jak to idzie teraz, po wczoraj. Myślałem, że będzie jeszcze mocniej, no ale padają łatwo, więc hagit. Idź spać? Nie. Jeszcze nie. Dopiero grę skończyłem, daj mi pograć w grę. Popieprzycie? Nie no, widzu, 21 lat, czekaj. To jest easy. Ten wiek, to tam wiesz. Wiesz, jak to się mówi, że wiek to tylko liczba, nie? Jakby ta, nie? To jest kłamstwo. Ale nie jesteś taki stary. Ja jestem staruchem. Mi to się wydaje, że życie się zaczyna tak real, to tak 5 dych minimum. Mówię ci. Wtedy czulujesz bombę, naprawdę, tak wiesz, o co chodzi? Tylko jak masz milion chociaż na koncie wtedy, albo w czymś, w inwestycjach. Albo więcej. To ta, no. Ja na otwarciu łodzi byłem? Tak, no, na Arki Noego dokładnie. Otwieraliśmy i zwierzęta trzeba było wypuszczać. Co ja inwestuję? No coś tam na giełdzie się próbuję pod przyszłość myśleć, nie? Wiesz, no najwyżej będzie tak, będę coś tam wkładał w to. Będzie jakiś krach wielki, wszystko stracę i będę potem takim zgorzkniałym dziadem, który już narzeka na wszystko i luj, nie? I będę po prostu już prawdziwym Polakiem wtedy. Przejdę tą ewolucję z Pikachu w Raichu, nie? Się spłukam. Ty, ale w Polsce tak w sumie dużo ludzi zrobiło. Że się spukali, czy to na giełdzie, czy to na jakichś innych inwestycjach. W jakiś... Wiesz... Jak się kończyła komuna... Dziadkowie... Inwestowali w te książeczki mieszkaniowe i tak dalej i z tego gówno mieli, nie? To prawda, no... To było trochę naiwne, żeby wierzyć tym komuchom, że coś będzie z inwestycji w nich. Bo to dawałeś pieniądze państwu, tak jakbyś obligacje chyba kupował, tak mi się wydaje, na tej zasadzie. To były trochę inne realia, to ciężko powiedzieć. No tak, i potem ludzie zgorzkniali przez to, że stracili dużo. Co no? Smutni. Uznali, że inwestowanie jest useless. Ciekawe, jak się czuje typ, co na początku powstania Bitcoina wydał 10 000 Bitcoinów na pizzę. No wiem, słyszałem o nim już lata temu, pamiętam. O Jezus. Ale jest taki typ, on ma kanał na YouTubie chyba, jakieś podcasty nagrywa. I on spieprzył inwestycje chyba w Bitcoina, spieprzył inwestycje chyba w Apple.
I w coś jeszcze, że kupił to niby wcześniej, ale bardzo szybko sprzedał, więc niby zarobił, ale przy tym co się dało zarobić, to w dupę nic nie zarobił. I chłop tak chyba 3 albo 4 duże rzeczy przegapił, mimo że nie inwestował. 600 milionów wydał na pizzę w piku, ten od bitcoinów. Ja pierdziel. Porypane to jest z tymi bitcoinami. Ciekawe czy dobra była chociaż, no. No ale w sumie no skąd miał wiedzieć, no. Bo większość inwestorów z tamtych lat od kryptowalut to są RNGA chłopy. Pewnie byli jacyś w tamtych czasach już tacy ludzie typu, że się mega interesowali tą technologią i tak dalej, i w to wierzyli po prostu i uznali, że musi to kiedyś wybuchnąć. Ale większość ludzi to pewnie dla jajsa to kupiła za 20 dolarów i zapomnieli o tym na 20 lat, czy ile, czy 10, aż to nagle wybuchło i mówią tak, ty wiesz co? Zaloguję się dla jaj na ten portfel z krypto, może coś, chyba kiedyś coś kupiłem. Wchodzi jakiś typ, a tam nie wiem, 50 milionów dolarów. Teraz możesz zrobić to samo? No tak, 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 właśnie chciałem do tego przejść. Że w dzisiejszych czasach w teorii możesz kupić dużo różnych kryptowalut po 5-10 dolarów i liczyć, że któraś wystrzeli, ale pytanie, czy jest to możliwe drugi raz w tak, aż tak bardzo, bo jest to możliwe pewnie, żeby któraś wybuchła, ale czy aż tak jak Bitcoin, no to nie wiem. Albo w ogóle mogą już nie być, może już tak nie być, to jest RNG już chyba jeszcze większy niż kiedyś. Ale tak naprawdę to samo można powiedzieć o praktycznie każdej inwestycji w rzecz, która nagle po latach wybuchła, nie? Tam Microsoft przecież też był grosze kosztował na początku, ale takich Microsoftów w czasach jak go zakładali to było dużo. I to mógł nie Microsoft wystrzelić, a jakiś inny z dupy coś, który by się bardziej przebił. Albo jeszcze coś innego. To trochę takie obstawianie koni, a nie inwestowanie. Ty zimno mi się zrobiło tego pieprzenia o tych milionerach. No dużo, Amy, dużo. A zobacz, że na ileś ich, tylko jeden się przebił aż tak. Bo wiadomo, że tam pewnie dało się zarobić jeszcze innych, ale raczej nieporównywalne. Rzeczy. No to porypane, no to jakby trochę takie obstawianie koni. Nadal pewnie da się wywróżyć, że coś tu nagle wybuchnie. Tylko jeszcze o tym nie wiemy, bo nie jest to głośno i jeszcze nie wybuchło, więc na razie to może tylko słuchać na TikToku tych pseudomędrców, co mówią tak. Wiesz co, zainwestuj tutaj. Nie, ja ci nie powiem w co. Chyba, że kupisz mój kurs. Na kursie ci powiem. A na kursie pieprzy tak. Trzeba odkładać 100 zł miesięcznie, czy tam tygodniowo. No jak coś tam, pieprzenie jakichś oszustów. Tak, Amy, no. Na kursie będzie mówione kup, no. I tyle. Gadasz jak dziadyga? Nie, jakby jestem negatywnie nastawiony do tych różnych kursów typu kryptowaluty i inne gówna, nie? Że większość według mnie to jest scam. Tak jak są kursy... Znaczy nie wiem czy jeszcze są, ale jak dropshipping był taki w piku, że każdy chciał to robić, bo myślał, że będzie zarabiał ileś set dolarów dziennie na tym, że będzie dropshipping robił i były te kursy masowo.
No to raczej też większość to była scam, jak nie 95%. Ale co ty mówisz? Nie jest fizowaty, to jest też obstawianie, czy będzie pocisk, czy nie. Najlepszy pomysł na biznes, założenie parabanku? A nie wiem, nie wiem. Ja to się na tych barabankach nie znam. Chyba, że ci chodzi jakiś powiązany z politykami, typu jakiś ten, jak to się nazywała, ta afera z tym bankiem ze złotem. To stare jak świat. Też WH, taki parabank. A Amber Gold, no. Te różne skoki takie, to też były parabanki, też były afery i chyba do tej pory wychodzą, co jakiś czas, nie? Porypane to wszystko jest. Ile tego skamu wszędzie jest. To się wszystko nazywa spekulacja? Znaczy się nie, no. Możesz spekulować, są do tego te specjalne giełdy, jakieś forexy, inne gówno. Tak mówię gówno, bo ja średnio za tym przepadam, ale są ludzie, co tam zarabiają na tym. Spośród, powiedzmy, 90% ludzi traci, ale 10 zarobi, nie? Pewnie tak jest, albo jeszcze ta gorsza jest ta statystyka. No to jest raczej spekulacja. Albo spekulacją jest kupienie 100 różnych kryptowalut po cencie, tak jak gadaliśmy. No i może jedna wzrośnie, ale wystarczy tylko jedna, to będziesz milionerem. A czy po cencie? Nie, one nie kosztują centa, one kosztują 0,00001, albo jeszcze mniej. Ciekawe jest ostatnio odkryte zaprzęganie AI do spekulowania. Komputery ogólnie od dawna są używane w inwestowaniu. Nie wiem, jak to jest z AI, czy ono jakoś to bardzo polepszyło. W inwestowaniu chyba dużą rolę grają emocje. Pytanie, jak się AI w tym sprawdzi. O, dobrze, że ono emocji nie ma, ale chyba ktoś nadal widzi wykres i jakieś tam decyzje podejmuje, jak już ma spekulować na siłę. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, w ogóle się nie znam na tym, ale tak, ja teraz spekuluję, jak to może działać. Ej, bosiki ładnie padają, bo w pieprzeniu kolejnego 24 hafto. O, dostaliśmy 5 tych itemków do ulepszenia. Gdzie to było? A nie, to było tu. Tak. Tylko to trzeba 10. A, bo my tu mamy już na... Czekaj. A, bo na level drugi trzeba 10? Czekaj, o co tu chodzi? Nie, to nie jest level drugi. To jest... Ile jest 10 leveli w tierze każdym. Okej. To nie masz. Przez to, że próbują to tak, jakby to była zabawa, w której łatwo można się wzbogacić. Ludzie potem lecą i bez żadnej wiedzy wywalają oszczędności. No są tacy niestety ludzie, że wpieszają, że ciężko tygrają na coś, odejmują sobie od gęby, zaciskają pasa, a potem bezmyślnie to wpieprzą, bo ktoś tam coś powiedział. No niestety. Ale tak jest. I to jeszcze często ufają tym oszustom. Ale tych oszustów chyba nigdy nie będzie tak, że ich nie będzie. To trzeba uważać na to, co się ogląda. Wiedzieliby, w co inwestować, jakby kupili kurs, to właśnie na tych kursach skabują. Nie no, ale na pewno... Bo tu mi chodzi o te kursy, te takie typowo oszukane, no.
Na pewno są też kursy ludzi, którzy się znają, ale po prostu trzeba mieć wiedzę, żeby w ogóle takich ludzi znaleźć. I wiedzieć, że nie pieprzą bzdur. No, tych karaluchów z kamerów jest bardzo dużo. Ale nie da się chyba tego uniknąć. Ale to jest porypane, że wiesz, śmiejemy się z ludzi, którzy są dymani na metodę na wnuczka. Znaczy śmiejemy, to tak... Nie, że śmiejemy, tylko współczujemy im, ale to jest trochę śmieszne, że dają się nabrać na taką debilną metodę. A jednocześnie wchodzisz potem na Instagrama, jakiś idiota siedzi na jakichś wyspach i mówi tak, chcesz tak zarabiać jak ja? Kup ten kurs i kupują. No bo to jest niemożliwe, jakby to nie działało, to nie, aż taka masa tych ludzi by nie była, nie? To musi działać. Dziękuję za wesołe świąt, tobie też. Tak, akurat, no mniej więcej takie są te... takie mniej więcej są te metody, no. Chcesz zarobić, jak ja kup kurs więcej zarobię, a ty gówno, no. A więc ja zarobię, no. Ale tak jest. Z tymi oszustami od inwestowania. Nie wiem, to trzeba weryfikować wszystko, co w internecie, zwłaszcza jak się ma pieniądze w to włożyć. Chyba najlepsza metoda to po prostu oglądanie grosza z każdej strony. To wtedy jest mniejsza szansa, że się natkniesz. Wiadomo, że zawsze jest, ale minimalizujesz to chociaż. Najlepsze oni mówią, że zarabiać tak jak oni przez ten trading. Nie mówią, że oni jedyne z czego zarabiają to prowadzenie kursów, no. A czy oni mają metody takie, z tego co słyszałem, że po prostu ileś tych trade'ów robią, żeby chociaż jeden siadł. A tam z tych trade'ów, no to jak ci coś siądzie, wiesz, ani rzuci 10 dolarów i zarobi powiedzmy 30, ale to procentowo jest gigantyczny przyrost. To on daje potem screena, że procentowo zarobił 200% czy coś. Albo nawet rzuca dolara i zarobi 10, no to jest 1000%. I potem pokazuje, że 1000% zarabia z tradingu. Chcesz tak zarabiać? Więc jest porypane te ich metody. Trzeba w ogóle wiedzieć, że one istnieją. Wtedy się, właśnie mówię, mniejsza szansa, że się natkniesz. Ale chora. Widziałem tych skamerów. Nigdy nie kupowałem takiego gówna, ale jest masa tego. Winek finansek nie jest. No trochę tak, Makuba, no, masz rację, no. Te kursy działają, ale ludzie nie wiedzą, jak się z nich uczyć. Nie, nie, nie. Wydaje mi się, że te kursy z reguły nie działają. To są kursy, które działają. Tak jak we wszystkim, no, są ludzie, którzy cię mogą nauczyć tego. Tylko po prostu większość to jest scam, no bo łatwo na to ludzi nabrać, jak widać. To jest trochę jak te takie piramidy finansowe, że ktoś cię zaprasza do czegoś i ty potem musisz zaprosić kolejne osoby, żeby zarobić. To też jest w sumie scam. Tam, żeby wypłacić pieniądze, są jakieś problemy chyba. Już nawet nie pamiętam, jak to działało. Te takie piramidy dziwaczne. No ale po prostu działa tak, że im wyżej jesteś w piramidzie, im więcej ludzi pod tobą, tym dla ciebie lepiej. Typowa piramida finansowa. Kurs, jak robić kursy? Tych kursów nie trzeba robić. Te kursy trzeba sprzedać, więc to bardziej kursy jakieś marketingowe trzeba robić, żeby je dobrze sprzedać. Siema, chyba coś kliknąłem i dźwięk mi się stracił. Weź dla pan Masełko ktoś pomóż z dźwiękiem, Amy. Bo jak on mnie nie słyszy, to mu nie pomogę.
To jest coś jak te prezentacje, na których się zapraszało starsze osoby. No tak, tak, no. Że kołdrę się sprzedawało i tak dalej za porypane pieniądze. No taki dropshipping to u starych czasów. Gdzie po prostu się to jeszcze robiło na mniejszą skalę i na starych ludziach. Chociaż dropshipping to nie jest chyba scam. To jest po prostu branie prowizji za jakiś produkt. Tylko, że ty go nawet nie masz. Jesteś trochę pośrednikiem między kupującym a sprzedającym i za to bierzesz pieniądze chyba w dropshippingu. A to co ty mówisz, to trochę takie mango, nie? Ale ciężko powiedzieć, czy ten dropshipping to jest scam, bo tak naprawdę korzystasz na niewiedzy ludzi, że da się to kupić dużo taniej, więc w sumie nie, no ciężko powiedzieć, nie wiem. Bo jeszcze jakby chociaż było tak, że ty kupujesz coś, tylko wtedy byś musiał mieć magazyn na to, żeby ktoś to szybciej dostał, ale w tym dropshippingu to nie jest tak, że ktoś szybciej coś dostanie, po prostu kupuje przez ciebie, a ty po prostu wtedy dopiero zamawiasz coś. Co trochę debilne. Dropshipping na Allegro, to ty podnosisz odpowiedzialność, jeśli produkt nie dotrze. No to chociaż tam jest ochrona, nie? Jakaś. Ale poza Allegro to nie wiem. Ej, mi weź po... A, ty fizowaty pomaszkę dla pan Masełko, dzięki. A na telefonie się da w ogóle wyciszyć streama? Nie da się. Telefon pewnie wyciszył, no. A też pomagasz, dzięki. Dzisiaj więcej pieprzenia na Defenderze, ale git chyba. Bo w tą grę chyba bez pieprzenia się grać nie da. To jest clicker. To nie wiem, widzę, coś popsułeś. Coś tam żeś popsuł. Ale masz poza tym, ale gro masz. Ja pamiętam, oglądałem jakiś film u takiego typa na YouTube, on pokazywał te dropshippingi. I były na przykład, że coś a la mango było. I sprzedawali jakieś te rzeczy. Dużo drożej. Po prostu brali prowizję, że zamawiali. Tylko właśnie nie wiem, czy oni magazynów nie mieli. Chociaż nie, bo tam chyba było napisane, że wysyłka na przykład tydzień albo coś. To trochę też dziwne. Nie wiem, porypane to jest. Czy o 5 rano będę? A, jest już 5. O kurde. Ty późno jest. Nawet 200 Wave miałem dobić, a jest dopiero 140. Co jest? Ty nie dobiję 200 do 6 nawet. Chyba. No ale zobacz, jak luźno idzie. Bo tym razem dobre upgrade'y daliśmy, lepsze niż ostatnio. A i tak jest jeszcze 400 golda do wydania. A muszę zobaczyć, ile turety biją, ale chyba dużo mniej, bo ja mam 11k golda, raczej tego DPS-a, one mają 1000. I są, no, raczej gówno zrobią. Do 200 autostrada mówisz? No to nie wiem, może posiedzimy, trzeba to przyspieszyć jakoś. Co, pan Masełko naprawił, czy nie? Czekaj, napiję się. Chyba turety zabiją. Chyba nie ma znaczenia, jak szybko padają te moby. Bo i tak u góry jest pasek, jak szybko idzie etap. To ja bym mógł ich nawet nie bić. I tak w takim samym tempie byśmy to chyba robili. W sensie mógłbym... Turety mogłyby to robić. Okej. Okay. Małpeczki, no może zrobię przed Sylwestrem. Bo nie chcę nic dużego zaczynać. Dark Souls 2 zostawię na styczeń.
Chociaż to tydzień został. Ja będę ten tydzień streamował. To mogę niby Dark Souls. Kurde, nie wiem na ile jest to Dark Souls 2. Podobno jest dłuższe sporo. Isaczek? Nie no, to już bym wolał małpki grać niż Izaczka. Nie chcę mi się Izaczka. Witam, Orixo. Albo jakbyś się jakieś fleszówki mcha pograł. Nie wiem, jeżeli jutro odpalę, to chyba jakiś luźny przeglądzik netalko. Nie wiem w sumie. Ale mam takie godziny, że to też bez sensu. Na krótko odpalać, jak i tak się tak odpalą. Przecież nie wiem, jak jutro będzie z tego. Ale co, fizowaty w Izaku? No pewnie, ta, ja nic z niego nie pamiętam. Spirala Minecraft? O, może Spirala Minecraft w tym roku jeszcze, no. Co? To jest dobry pomysł. Ty, ja bym zrobił jakiś Minecraft na modach. Dawno nie było, a fajny był mod. Chyba na dwa streamy. Od twórców Better Minecraft. Tylko nie pamiętam nazwy, widz mi to pisał na IG. Ty, pięć tych wypadło, dobra. A, dobra, to nieważne. Ty, my musimy PvP iść. Bo tam się zdobywa te gwiazdy, a każda jest warta dwa diaksy. Song of Nunu będę grał? Nie. Takie chyba sobie to jest, nie chce mi się. Może tym razem jakiś techniczny modpack? Co to znaczy techniczny modpack? Bo nie wiem, co to nawet jest. Ej, easy. Tutaj mamy 430 elo, ale myślę, że ponad 500 z tymi upgrade'ami możemy. Zobacz, chłop kupił to, albo już mu wypadło z miesiąca grania ten upgrade do łuku. To by śmieć. No to pewnie kupił. W sumie jakby mi wypadł ten upgrade, że za 10 dolków wszystkie upgrade'y. Ty, dobry byłby, że wszystkie turety plus do tego łuku. O, bym kupił może, co? Warto? Ty, 10 dolków? Ile ja w to jeszcze będę grał? W teorii wydaje się git deal. Powinno się to za diaksy dać kupić. Tam kuzyna ustawił na tydzień. Zbierał wszystko. Znaczy ustawił, jakby powiedział, żeby zbierał ok. Szedłem przez przeglądarkę, zrobiłem jak gadałeś i działa. Działa ci ten? Ale na telefonie przez przeglądarkę oglądasz, widzu? Techniczny Minecraft. Skyblock? Przecież w to grałem. Co ty żeś wysłał? No tak, mentor. No. Nie no, jak poszli? Przecież jak miałem odpalone Demon Souls na tym. Na PS5 to kuzyn zbierał. Ta apka chyba w ogóle nie używa za bardzo tego. Kompa w tle. A czy się, bo to, na moim kompie mój kuzyn robił na tym, jakby ma podłączoną myszkę i klawiaturę też, nie? Dlatego, nie? Tak obok siedział mnie. Tylko jest cichy. Jak graliśmy. Nie, nie musiał być podłączony drugi. Przegrałem na PS5. Nieważne. Już mi się pieprzy się w zeznaniach. Ciekawa gierka na zabicie czasu? Nie. Po prostu fajna na noc. A i tak mam gówniane godziny. I bym nie spał, to siedzę z widzem, który też nie śpi.
Kurde, no won ty w dupę woli. Nie mogę spać w tej godzinie. Ja uznałem, że się będę przestawał godzin przed Sylwestrem, bo i tak będę siedział pewnie w nocy. To chociaż będę tego, jakby to powiedzieć, przytomny w Sylwestra. Ale w syczy muszę sobie przestawić, trzeba się na tą siłkę zebrać, ta. Może się uda. Może się uda, no way. No chyba się uda. Dupa. Trzeba. Po co się przestawiać? Nie no, wolę trochę mieć te godzinki jednak wcześniejsze, żeby tak o 3 powiedzmy chodzić spać, a nie o 7. Do fryzjera, no pójdę w... Czekaj, w święto się kończą w środę, tak? No to w środę, nie? Muszę się do tego przejść. Zacząłem ostatnio oglądać i ty 5-7 lat temu streamek z Lola był oglądany i powiem ci, że się nie zmieniłeś. O. To jest opinia taka, że ostatnio wszedł widz, powiedział, że ostatnio oglądał 10 lat temu i się zmieniłem nie do poznania. Także nie wiem, czy jakakolwiek z tych opinii, czy się zmieniłem, czy nie ma sens. Bo są, to jest 50% w takim razie, no. Tak albo nie. To ja muszę zdecydować tak, to jako naczelny sędzia tego sporu. A ja nie mam zdania, mam to w dupie. Jak ty decydujesz? Ja decyduję. W tym sporze. Postanowienie noworoczne dalej chodzić na siłkę, tak jak robiłeś od zawsze, prawda? Ale nie, no dobra, nie chodziłem miesiąc, ale wcześniej chodziłem co jakiś czas chociaż, no. Rozumiesz? Nie, no teraz to do wakacji codziennie, nie? Jakby co drugi dzień, jakby co trzeci dzień, jakby co czwarty dzień na siłce, widzisz, nie? Co piąty dzień, słyszysz? Co szósty dzień widzisz mnie na siłowni, widzu. Co siódmy dzień będę, nie? Dobra, jakiś Chińczyk zaorany. Zmieniłem się i coraz bardziej przypominam RB. Tak, zgadzał się z tym wnioskiem, jest prawdziwy. W końcu jakiś prawdziwy wniosek w tej kwestii. Drążki są petarda. 30 minut można full trening zrobić. Nogi na rowerku. Ja na drążkach się podciągałem w liceum. Pamiętam, sporo. Ale nie wiem, to chyba zależy, co bardziej ci się chce w danym czasie. Jak masz takie coś, że się wkręciłeś w podciąganie i tak dalej, no to... Wiesz, to fajnie, no to warto to robić. Bo takie zmuszanie się chyba na dłuższą metę lipą. Więc warto robić to, no, w co się akurat wkręciłeś. Za 30 dni mija miesiąc, od kiedy chodzę na siłownię. O! A u mnie też! Ale liczmy od stycznia te 30 dni, to ci w lutym powiem, że za 30 dni minie. W technicznym MC masz zaawansowaną książeczkę od progresu, mnóstwo rzeczy do osiągnięcia. To zobaczę, może zrobić. Nie wiem, bo ja nie chcę mnóstwo rzeczy, ja chcę Minecraft stream, gdzie będzie na max 5 streamów mod. A nie kolejny RL Craft na codzienne streamy po 6-8 godzin przez 2 tygodnie. Takich modów mi się nie chce w mycy grać. To męczy mnie bardziej niż widza. A widza to męczy bardzo. RL? Nie będę grał w Gothica, Gladiator. W ogóle w Gothica nie będę grał. Ja czy nie, remaster zagram. A
Ale nie mam pojęcia, kiedy wychodzi. Ten MC modpack jest idealny do pogadanek. Nie, nie, nie będę grał takiego długiego modpacka. Bo znaczy kiedyś zagram może, ale na razie mam na oku modpack typu krótki. Znaczy krótki, no tak jak mówię, no na te, no 5 streamów jakby było to idealnie według mnie, tak jak Better Minecraft był mniej więcej. To była taka idealna długość moda, że dużo było tam kontentu, a jednocześnie nie był on na siłę rozciągnięty na w dupę granie 100 godzin, czy tam ponad 100. Będzie bez głosów oryginalnych Gothic Remaster? No, za 3 dni będzie mod. Z AI. RLC można grać nawet 6 miesięcy, no to ja bym... Dlatego RLC nie będę odpalał drugi raz. Bo mnie popieprzy. Kurde, ale na pewno muszę zagrać GTA 5. Bo nigdy nie przyszedłem. I single player GTA 5 grałem łącznie może 2 godziny w życiu. Ja więcej, najwięcej grałem w San Andreas w życiu. Jaka opinia mędrca o Terrarii? Zrobiłbym Terrarię, tylko ona jest długa, nie? Chciałbym zrobić od A do Z wszystkie bossy. Ale to jest chyba dłuższy niż RLCraft, czy nie? Pewnie na... Ktoś tam mi pisał, że chyba to na 10 streamów się da, ale... No nie wiem, czy to możliwe. Chyba kłamał mi ktoś. To możliwe? Grałem Terrarię kiedyś 2 godziny na streamie, czy tam 3, no i tyle z Terrarią miałem wspólnego, tyle co z GTA 5 tak naprawdę, czyli no, raz kiedyś odpaliłem na chwilę. Ja nie wiem jak to możliwe, że GTA 5 mnie ominęło. W dupę. GTA 4 wychodziło, pamiętam, na Xboxa 360 coś grałem. Ale GTA 5 nigdy nie miałem tak, wiesz, na niczym. Ja nawet nie wiem, czy GTA 5 do tej pory mam gdziekolwiek. Czy to na Steamie, jeżeli w ogóle jest, czy na jakimś tym Rockstara. Nie wiem, na co jest GTA 5, pewnie na wszystko, ale ja go nigdzie nie mam. Sześćset godzin, masz i nie przyszłaś tego. Nie no, to w dupę. 600 godzin to ja nie, no w dupę no. Ja bym miesiąc musiał codziennie, nie, jaki miesiąc, co ja pierwszy? Jakie 600 godzin w miesiąc? Ja bym pół roku musiał, co ja pierwszy? Ja bym musiał rok grać Terrarię codziennie. Znaczy licząc poślizgi co jakiś czas. Nigdy nie byłeś GTA zainteresowany nigdy? Nie no, ja San Andreas to mam... Grałem bardzo dużo kiedyś, to pamiętam... Z bratem się na dwóch grało. Bo dało się na dwóch grać na PlayStation 2. W ogóle, to była jedna z moich... ulubionych gier na PlayStation 2. GTA San Andreas, ja pierdzielę, jakie to były emocje kupować tą grę w Empiku chyba to było. Ja pierdzielę, to był piękny dzień. GTA San Andreas. Tam było tyle gameplayu jeszcze, a kiedyś każda gra się trudna wydawała. Po latach jak wracasz do tych starych gier, to w sumie tak mówisz, a to jednak łatwe jest. No to pewnie San Andreas też by tak było, ale no. Tyle tam grania było. To się nie, ja nie przyszedłem GTA San Andreas.
jak grałem w to w gimnazjum. Mimo, że w to grałem bardzo długo, nie wiem jak to możliwe. Tupę, nie mam pojęcia. Nie no, ja nie chcę Terrarii grać, jak jest taka długa. Patrz, 500 elo prawie. 500 elo prawie. I nadal jest easy. Myślę, że my na 550 możemy nawet mieć staty już. A to tylko na tej arenie, bo są cztery różne. I chyba najlepiej na ziemnej idzie. To na ziemnej chyba na 600 elo mamy staty. Przyszedłeś Vice City? Ja w Vice City grałem chyba tylko w kafejkach internetowych. W GTA 3 tak samo. Nie wiem, sobie przypominam te czasy z kafejki internetowej, jak się przychodziło. Tam było chyba złotówka za 15 minut grania. Boże, czy tam za pół godziny. Jezu, to były jakieś takie emocje, no nie do opisania, jak to w ogóle sobie to przypominam. Że to był pecet, ja nie miałem peceta w chacie, to było w podstawówce, chyba grałem w kafejce. A peceta w chacie nie miałem do gimnazjum. W gimnazjum dopiero miałem peceta. W tupę, te emocje jak się odpalało GTA. Ja pierdzielę, to jest... Nie do opisania, co się wtedy czuło. Taką magię prawdziwą. Ja pamiętam, że nieraz moja mama mnie wysłała do kafejki, żeby brat na obiad zawołać brata, a no. Ja parę razy na bagarach byłem w kafejce internetowej, to w gimnazjum dopiero. Pod koniec. Nie miałem jakoś... Kurde, nie pamiętam w której klasie gimnazjum miałem kompa na chacie. Drugiej? W drugiej klasie możliwe, że dopiero miałem PC tam. Nie wiem ile się miało wtedy lat. Ja na wagarach grałem w Tibie albo w CS-a 1.6, ale bo musiałem. Bo był typ w kafejce, który za darmo dawał siedzieć, ale musiałem z nim trochę pograć CS-a. Potem go wywalili z roboty za to, ale fajny był. Ale i tak potem już szybko ta kafejka umarła. No ale te, jak ja nie lubiłem jakoś bardzo CS-a, ale w tamtych latach każda gra się wydawała taka no inna niż teraz, taka bardzo tajemnicza się gry wydawały. Też dlatego może, że dużo mniej się w to grało, no bo były kafejki. W domu to miałem, no mówię, tego peceta w gimnazjum, ale to chyba Gothic 1 mi lagował na pierwszym pececie. Pamiętam, kupiłem z bratem tego Gothica w Empiku za nie wiem ile on kosztował. Oglądaliśmy to pudełko z tym i zainstalowaliśmy go i nie dało się w Gothica 1 grać. Były takie lagi w Gothicu 1, że to jest niewyobrażalne na dzisiejsze czasy. Gothic 1 lagował. U kuzyna mojego działał Gothic 1. To jak były jakieś urodziny czy jakakolwiek okazja, to się do niego szło. I graliśmy, nie? Ale ze starego obozu nie daliśmy rady wyjść. Ja pierdzielę, to ja gadam już naprawdę jak człowiek, który przeżył którąś wojnę światową i opowiada swoje wspomnienia. Ale tak było. Rayman, ja nie grałem w Raymana nigdy. Na telefonie tylko chyba. No nie można było w internecie sprawdzić w sumie. Był już chyba internet. Nie no, musiał być internet, bo pamiętam, że mój kolega jeden miał kompa i u niego YouTube'a coś oglądaliśmy, jakieś przeróbki z Iwoną. Tylko on, tam były takie lagi internetu wtedy na YouTubie, że film był, nie wiem, w 360p czy coś, ale trzeba było pauzować go na ileś minut, żeby się zbuforował film. Bo inaczej się nie dało oglądać, bo były takie lagi, że tam 5 sekund były buforowania, nie? Czy co 10?
Nawet jest seria z Terrarii, ma niby 25 hale, licząc czas poza ekranem to będzie 50, no to 50 godzin to nie jest dużo. Jakbym miał grać, to mówię, no. By tak 10 live'ów po 5 ha co najmniej Terrarii. Ale to 50 godzin jest dla człowieka, który pewnie ogarnia. Czaju lepsze sek. Ale oj, po to lepsze. Najwięcej w CS16 grałem za małego. No ja mało. Ja nie lubiłem FPS-ów, zawsze wolałem Tibie. Tibie, strategiczne gry. Albo. Jednak chyba takie, albo gry na PS1. Czyli w większości chyba to były platformówki w tamtych czasach. Po prostu nie lubiłem nigdy strzelanek i jakoś nigdy i nadal średnio lubię. W Zoomie? Nie wiem co to jest. Musiałbym zobaczyć screena, bo może tytułu nie pamiętam. Najstarsza gra, jaką grałem? Nieważne w jakim wieku, aha, nieważne w jakim wieku, to pewnie coś na live'ie. Jak widz mi coś polecił bardzo starego. Nie wiem w sumie, nie wiem. Heroesy 3 nie wiem jak są stare. A nie, Heroesy 1 grałem kiedyś. Nie wiem, czy to nie jest najstarsza gra, w jaką grałem. Nie działa ten link. Przynajmniej u mnie. Zobaczę, co to jest Azuma. A, grałem w to na przeglądarce. To pokażę może dla widza. To była przeglądarkowa gra chyba. Albo to była albo przeglądarkowa, albo taka z gazetki gra. Nie pamiętam już. Albo na telefon? W dupę, nie pamiętam. Ale grałem. Grałem w to. 97 rok Heroesy. Nie wiem, jeżeli gry na PS1 są starsze niż Heroesy 1, no to grałem w coś z PS1, tak to starszego. A nie, ja grałem na Amidze przecież w gry, ale żadnego tytułu nie pamiętam. Mortal Kombat 1 była. Nie wiem, z którego roku jest Mortal Kombat 1. I inne tego typu gry. Dzięki, ciekły Johnny. Prince of Persia. A też grałem w Prince of Persia przecież. Te takie 2D. Nie wiem, z którego to jest roku. Nie wiem, niektóre gry to mi nawet do głowy nie przychodzą. Z tych takich bardzo starych, bo tak dawno temu w to grałem. Kontrę grałem, ale nie wiem, z którego jest roku. Racja, na Pegasusa gry są jeszcze starsze chyba niż za Migi. Nie wiem, porypane. Ale ja to praktycznie zawsze grałem w jakieś gierki, tylko kiedyś się w to bardzo mało grało, bo ja to raczej u kolegów grałem w pierwsze gry, nie u siebie. Ja miałem Pegasusa w domu, ale to jak już. No, długo, długo później, no. Dużo później niż pierwszy raz w ogóle zagrałem. Santa Tracker? Co to jest? Pewnie jakieś se dodali, że niby możesz śledzić go tam, jak rozdaje prezenty. Czy będzie kiedyś meetup? Nie wiem. Ja raczej nic nie zorganizuję. To musiałbym się gdzieś pojawić, powiedzieć widzom, że będę. Szansa na to jest jakaś, ale mała, nie? Ale co? Ja PS1 grałem, jak brat dostał na komunię gierka Steward malutki. Aha. To był ten mysz, taka? Taki film chyba oglądałem. Też spoko był, no. No tych gierek. A nie, jak grałem kiedyś w FIFA, to nie wiem, czy to nie na Amidze było, albo na Pegasusie. Że FIFA. Jakaś. Tu pewnie jedna z najstarszych FIFA, jakie w ogóle powstały. Ale nie wiem, czy to było 90 coś FIFA? Chyba tak.
Bardzo stara gra, to był, ta grafika to były same piksele, to już w tamtych czasach to była gówniana grafika. Jak na to, że były lepsze graficznie gry. Teraz to pewnie by się na to patrzeć się dało. Który mamy wave? Z otwartym światem gra to była Stewart malutki? Nie wiem. Ja w Medievila kiedyś grałem, pamiętam. Ten taki kościotrup. Kurde, to była taka dobra gra kiedyś. Nadal chyba pewnie jest dobra. Ale nie grałem w nią tyle lat, że nie wiem jak się zestarzała. Pewnie jest bardzo łatwa. Tylko problem w tym Medievilu był taki, że grałem to na padzie chyba z gałkami, bo już wtedy był. Ale do PS1 były pady z gałkami i bez gałek. I najpierw grałem z gałkami, a po jakimś czasie dłuższym grałem z padem bez gałek. Tak ciężko się sterowało tą postacią, że było popieprzonie trudne. Chyba była największa trudność tej gry, że sterowanie było spieprzone ciężko. Znaczy do PS1, bo chyba się przyzwyczaiłem i powiedziałem, że do PS2. No. Były normalnie gały, no. Które dałbym 20 wave, ale jest pół do 6. Znaczy 200 wave. Damy radę? Bo nie wiem. Co w twojej pamięci? A, że ta gra była z otwartym światem, no. No ja niektóre gry też trochę inaczej zapamiętam. Znaczy większość gier się lepiej chyba pamięta niż one są w rzeczywistości. Gothic. W sumie nie wiem czy Gothic przez to swoje sterowanie w ogóle by się przebił w dzisiejszych czasach do ludzi, którzy chcieliby go poznać, bo to o nim słyszeli. A nawet jak nie sterowanie, to się zastanawiam, czy ta gra by się przebyła w dzisiejszych czasach. Nie licząc ludzi z nostalgią, takich jak ja, którzy nadal chcą w to grać. Zobaczymy, jak się remake przyjmie. Ale może dobrze, bo większość staruchów to kupi, takich jak ja. Tak, mentor, no. System czego, Ferumbras? A, system walki. No, system walki w Gothicu, pamiętam, już na tamte lata mi się bardzo podobał. Akurat system walki był fajny, ale w Gothicu 2 chyba był lepszy. Bo w jedynce było wszystko takie... W Gothicu 2 to trochę ulepszyli, nie? Bo w jedynce to wszystko to było takie... Jeszcze bardziej drewniane niż w ogóle się da. Ale no, podobał mi się system walki w Gothicu. Chyba jedna z lepszych rzeczy, jeżeli chodzi o gameplay, to walka. No, pomysł na grę. Nie no, ja pamiętam jak grałem w Gothica 2 po jedynce. To po bardzo długim czasie, że nawet nie wiedziałem, że już w ogóle jest coś takiego jak Gothic 2. I grałem w tego Gothica i poszedłem do tej górniczej doliny, że tam... Jezu, ja nie mogłem w to uwierzyć, że jak to możliwe, ty, że to jest ta sama mapa, tylko pozmieniali ją, bo się przecież zmieniło fabula. To były rzeczy na tamte czasy takie nierealne w grach, przynajmniej w tych, co ja grałem, czyli mało gier. Że to było po pierwsze niedobre, że to tak dorobionej gry, tak sobie myślałeś, ja pierdzielę. Ta gra jest dorobiona. Nie mogę w to uwierzyć. Rzeczywiście fabuła ma wpływ na mapę. I na postacie, że spotykałeś te postacie z jedynki, one cię pamiętały. Ja pierdzie. Porypane. Do Gothic remake nie mam dużych nadziei. Ja nie mam, ja myślę, że to nie będzie po prostu taki Gothic, jakiego chcą większość fanów.
Bo nie, to nie będzie po prostu takie gówno, powiedzmy, drewniane jak Gothic. Chyba, że na siłę to zrobią. Ale to i tak jest bez sensu na siłę robić takie drewno jak Gothic, no bo fani ci najtwardsi i tak będą mówić, że to nie jest to samo. To po co się im pod nich to robić? Powinni to zrobić tak z wyczuciem jakimś, ale nie wiem w sumie jak to zrobić, żeby jakoś ludzie tego nie tyrali. Bo pewnie oczekiwania są spore. Może być Gothic Remake, to może być gra, że wiesz, że są ludzie, co grali w Gothica Heroesy, Gothica 2, 3 i od tamtego czasu raczej w gry nie grają, chyba że raz na rok se Gothica przejdą i teraz będą grali po latach w nową grę. To raczej do takich ludzi trafi Gothic Remake. Ciekawe, czy to się przyjmie przez to. Ci ludzie nie muszą znać nowych rozwiązań z gier. Jak zobaczą jakieś ułatwienia, no to się zesrają. Jak na przykład będzie się dało odpalić mapę w Gothic Remake i wiesz, że widzisz siebie na mapie jak idziesz, a nie, że musisz się zatrzymać i otworzyć mapę i dopiero potem ją chować i dopiero iść. Tylko na przykład będziesz miał podgląd na mapie, idziesz i masz to wyjęte. Albo w ogóle minimapa będzie. Nie no, minimapy chyba nie dodadzą. Fani oszaleli. A wiem, Vatambar, no. Fajnie jakby remake był trudny. No fajnie, ale wątpię, że będzie jakiś bardzo trudny. Gothic remake. Czy Gothic nie jest w ogóle trudny. Był trudny jak się grał w niego jako pierwszą grę, czy tam jedną z pierwszych i nic nie wiedziałeś co się dzieje. Ale teraz się wpieprzesz w Gothica, bo nawet teraz by mógł to zrobić, wpieprzyć się. Po prostu wiesz co robić. To jest takie ułatwienie, nawet nie musisz pamiętać jak się jakoś dobrze walczy czy coś. Tylko wiesz, że wpieprzasz się, uczysz się broni jednoręcznej, bo jest najlepsza w Gothicu 1 czy 2. Na mistrzu i abuzujesz każdego autoatakami. Dodajesz w siłę, potem miecz blizny bierzesz i koniec. I bo dopiero następna twoja broń to Uriziel. No tak, Ferumbra z Dark Souls to przecież... No, to jest w ogóle bardzo dużo zmienia. To ogarnianie tych gierek. Patrz, już boss może podejść. Już troszeczkę... Silniejsi się stają. Tak, nie ma trafić do starych odbiorców. Starsi gracze mają być jedynie dodatkiem. Firma zrobi swoje na wyrobionej marce? Znaczy nie wiem w sumie. Wydaje mi się, że Gothic Remake w większości trafi do już ludzi, którzy chcą po prostu Gothica. Raczej do tych samych. Ciekawy jestem, ile nowych ludzi zagra w Gothica. Bo przecież Alex na przykład nie trafił do nikogo nowego. On trafił tylko do fanów starych gier tej Pirani, czy jak ta firma się nazywała. Przecież Alex 2 umarł w dupę 2 dni po premierze. Ja w ogóle... I zobaczyłem na NB tego Alexa, że on jest chyba za 10 zł, czy coś takiego. Alex 2 i sobie przypomniałem, że w ogóle ta gra wyszła. Pamiętam, że ludzie to tyrali na premierę jakoś, że to jest taka sraka. Ale ja nie wiem kiedy to było, niedawno chyba. Ta gra jest już kosztuje grosze. Porypane to jest. Tą jedynkę to pamiętam, ludzie tyrali. Ale chociaż o niej mówili, że niektórzy ją nawet chwalili, jedynkę Alexa, ale dwójkę to ja nie słyszałem dobrej opinii o tej grze. Podobno takie drewno, większe niż jedynka i gówniane dialogi, gówniana fabuła, no nie wiem.
Nie no, Feru, Baldur's Gate dla nas. Ale nie z każdą grą tak jest, no. Po prostu z gównianymi grami często jest tak, że szybko je przeceniają. Nie wiem, jak dobrze się ten LX2 sprzedał, ale pewnie gówniano. Ta gra to już tak... A pamiętam, że LX2 w ogóle to u streamerów był, jako reklama też. Na Twitchu nawet. Przecież streamerzy, którzy nawet Gothica nigdy nie grali czy coś. Ale wiesz, no była reklama, no to sobie zrobili. Więc też ciekawe, nie? Że ta gra miała spory marketing. Bo jedyne co z tej gry właśnie pamiętam, z Alexa 2. Że ludzie to tyrali za różne rzeczy i że był marketing, bo na Twitchu ludzie, streamerzy to mieli. I tyle. No, Ferum Bros. To prawda, no. To prawda, to prawda. Nie wiem, z tym, z tą drewnem od Piranii jest jak z tymi, że modami się naprawi każdą grę od Bethesdy, nie? Tylko, że Pirania ma dużo mniej fanów. Oni by każdy grał w Gothica, ale im dalsza gra Piranii, tym coraz mniej tych ludzi gra u Bethesdy, to... No to są jednak najpopularniejsze gry. Jak już coś wypuszczą. Co ma to kto naprawiać? Pory panem. No zobaczymy tego remake'a Gothica. A może nagle Gothica 4 wypuszczą i tak się dobrze sprzyjmie. Z bezimiennym. Tylko nie tym razem, nie Arkanie. Jezu, ale ta Arkania też. Boże, ja pamiętam jak ja grałem tylko w Gothica 3 na 20 FPS-ach. A już był Gothic 4 wtedy. Oglądałem u youtuberów, to były chyba jedne z nielicznych gameplay, które oglądałem na YouTubie, bo tak to raczej nie oglądałem gameplay. I tak chciałem w to zagrać, pamiętam, się tak podniecałem tym. Jakieś, nie wiem, może rok temu to uruchomiłem tak, o, bo nigdy tego nie przeszedłem. Tupę, 20 minut to pograłem. To jest taka sraka pieprzona, ten Gothic 4, tej Arkania, że ja pierdzielę. Ja nie wiem, jak ja mogłem to kogoś oglądać i ten ktoś to chwalił, tą grę. Musiały być już kupione gameplaye na YouTubie, nie wiem, 15 lat temu, czy kiedy to wyszło. Lola? Nie, ja zaraz idę. Tylko gram jeszcze chwilę w to gówienko i gadam sobie z widzami. Bekałem, że Skyrim wyszedł. Do Skyrim wyszło ileś modów, a mod dekady to mod do gierki, który zna tylko Polska, Ruska i Niemcy? Ale co, mod dekady do czego? W ogóle widziałem ostatnio mody jakieś, wychodzi wielka paczka modów do Skyrima. Jezu, jak to wygląda. U tego typa, takiego, że jest milionerem, ale mieszka jak bezdomny. Wiecie, o kogo mi chodzi w Ameryce? On pokazywał te Skyrima mody, u niego to widziałem. Które zagrałbym w to. Nie Amon-Ra. Nie Dave z Ameryki. No taki streamer, no. Na Twitchu on nawet jest. Jaki Amrach? Asmon Gold. No, racja. Amrach Amon-Ra. No to... No zagrał w Skyrima na tych, nie wiem, 500 modach, czy tam 1000, ile ich jest wgranych. W sumie, bo to jest inna gra zupełnie. Ale ciekawe, jak to w ogóle na kompie działa. Czy to ci wypieprza grę co 10 minut, czy jak to jest? Czy tyle modów do gry, to jest... Ta gra pewnie waży z 500 giga. Jak nie więcej. Czy oni mają w dupie jakąś kompresję plików w tych modach, nie? Zobacz, jak bite te mopki są. Na VR w ogóle wszystkie mody działają też? VR Skyrim?
Jak oglądałem kiedyś coś tego Skyrima VR. W sumie nawet spoko to jest jak na VR. Zagrałbym se w to. Mój brat ma VR to. Bym se może to przetestował. Pali podzespoły ten Skyrim? Ale fajne to jest, jak jest bardzo popularna jakaś gra. No w sumie Skyrim to jest jedna z takich legendarnych gier. I to nie jak Gothic, że w Polsce i w dupę Rosji. Tylko Skyrim to jest gra legendarna na skalę świata całego. Fajne to jest, że są takie gry i mają tak wielkie community, że zobacz ile już ma lat Skyrim i ile modów do tego jest. To jest piękne. Tylko szkoda, że firma zaczęła opierać na to cały swój biznes. Liczą, że każdą grę moderzy zrobią, a oni tylko zarobią. No ale co no. Ciekawostka jest legenda o tym, że zwierzęta mówią w Wigilię, bo dawno temu na Wigilię ludzie pieprzali suszone muchomory. Serio? To przez to jest? Nie znałem genezy tego, ale... Ale no... W sumie pasuje ta geneza, jakby na logikę tak pomyśleć, to ma to sens. No nawet ma to sens. A czy zależy, czy ta... Nie, tak, no ma to sens. To co, w tym roku chyba jakiś te muszę halucynogeny zapieprzyć, se z Egitką pogadam. Ta no. Trzeba zapieprzyć. Jutro się kupi w jakiejś bramie. Tano. GTA. Jedna gra wszechczasów Skyrim, no. Kurde, ale pamiętam Skyrima na premierę. Ja to większość gier kiedyś. Właśnie gimnazjum i liceum, jak jeszcze w ogóle peceta nie miałem tak dobrego, miałem gównianego, że grałem w Gothica tylko i tyle, i Tibie, i Heroesy, i tyle, nie? I Lola na... Nie wiem. Kurde, nie wiem czy ja miałem 60 FPS-ów wtedy w ogóle w Lolu. Ale ta, większość takich gier to u kolegi ogarniałem. On miał dobrego peceta w tamtych czasach. Miał Skyrima, ja pierdzie, jak ja zobaczyłem Skyrima, to nie mogłem w to uwierzyć, jaka dobra grafika mi się wydawała. Ja pierdzielę, jak on mi pokazywał rzeczy jakie tam są. I on mówi tak, on grał magiem. I strzela jakimiś soplami lodu, lodowymi z ręki. I mówi tak, przytrzymaj dwa guziki na myszce, nie? Ja klikam i nagle dwoma rękoma skilla rzuca ludzik. To się zesrałem prawie, rozumiesz? Ja pierdzielę, wtedy dużo nie trzeba było, żeby wywrzeć wrażenie na graczu. A ja wtedy tylko w Gothica grałem i mówię, ja pierdzielę, jaka rozbudowana gra. Nie wierzę, że ta gra istnieje. No, piękny czas. I tylko u kolegi grałem w tego Skyrima. To trochę grałem w sumie u niego, no. Tam gdzie chyba doszedłem do takiej gildii zabójców czy coś takiego. U JJ Chokera oglądałeś gameplay Skyrima, a to on wtedy jeszcze, no tak, Skyrim jest już bardzo stary, racja. Na streamku, nie no, na streamku jakbym miał Skyrima odpalić, to chyba tylko w tym tam 500 modów czy coś, to już o tym gadałem chyba 100 lat temu. No tak to raczej bym nie grał Skyrima. Nie no, Liga to mi nigdy głowy nie rozwaliła, bardziej fajne to było, że taka gra jest, no to była po Tibi chyba pierwsza taka duża gra online, w którą grałem i że wiesz, jeszcze competitive, a Tibia to w sumie było większość z mobami się biłeś i co jakiś czas się pekowało kogoś. W dzisiejszych czasach to chyba Tibia tylko polega na biciu mobów. Nie wiem, czy tam się coś jeszcze robi. To już jest chyba w ogóle taka offline trochę gra się zrobiła. Fajne rozkminy typu kiedy League of Legends się skończy. No ja pamiętam. Dużo kiedyś mob powstawało. Mob. Tego typu gier.
Inerwargen kiedyś nagrywał taką grę o superbohaterach, która miała duży budżet, naprawdę, jak na tamte czasy. Zresztą był Batman, Superman, Joker, to było DC, coś takiego. I ta gra polegała na tym, że kto najwięcej reflinków zrobi, to jedzie do Ameryki do studia. Nie, Hots, to jest DC. Jedzie do Ameryki do studia, kto najwięcej reflinków zrobi. I tworzy swoją postać do gry. I Nerwarian wygrał w tym konkursie. Nie, to chyba nie było ogólnie na świat, tylko po prostu na Polskę. Czy ta, ale no raczej na Polskę to było, bo wątpię, żeby na świecie miał najwięcej reflinków Nerwarian. I napieprzył tych reflinków najwięcej, ale ta gra, zanim on tam pojechał, upadła. Bo tyle było konkurencji mob. I on opowiadał o tym na YouTubie. I mu siano wysłali po prostu za całą wycieczkę do USA, nie? Tam kilkadziesiąt koła mu wysłali chyba za to, tak opowiadał. On to o tym mówił wprost tam w filmiku. Da się to na pewno znaleźć na YouTubie. Bo on ma stare filmy niektóre. Czyli tu dużo ma starych, no. Piękne to było, pamiętam. Ja mówię tak. Co w dupę? Ty to ile się zarabia z tego porypanego tego? Ja pierdzielę. No, porypane to były czas. W Ameryce by dostali lot do Ameryki? No to ta, no masz rację, to po prostu było na Polskę, no. No ale popieprzone to było, jak on o tym opowiadał. Ale wtedy tych mob to było dużo. Ja grałem w jakieś moby te, chyba nawet grałem w tą, co Nerwarin polecał. Nie wiem nawet, czy reflinka u niego nie robiłem do tej gry. Ale to było takie gówno. Jak wtedy był LOL i odpaliłeś tą grę, to się pożygać szło. No to była taka sraka. Oni bo wystarczy, żeby skopiowali LOLa jeden do jednego, tak jak te gry mobilne, które do tej pory żyją i się mają bardzo dobrze. A oni próbowali zrobić coś swojego, ale takie gówno robili. Ja pierdzielę. Ta gra to była taka sraka, to o tych superbohaterach. Słyszałem, że było coś takiego jak Hon, lepsze niż Liga. Ponoć upadło. Hon? Weź rozwin to. Ale jeżeli gra byłaby lepsza niż Liga, no jest Dota, która ludzie uznają, że jest bardziej skomplikowana, ale mimo wszystko jest mniej popularna, więc. Nie wiem, jakby była gra lepsza niż Liga jeszcze za czasów, kiedy Liga serio z kimś konkurowała, to chyba by ta gra wygrała po prostu, no. Od DC było jakieś MMO, co umarło szybko? No, pamiętam. Chyba tam się złymi grało w to. Nie pamiętam, czy złymi? Nie, tam się tworzyło swojego superbohatera, ale też można było trafić na tych takich prawdziwych z DC. Bo oglądałem kiedyś na YouTubie o tym filmik. Ale to była taka sraka gra, Boże, się zastanawiam, czemu te wielkie studia, czy tam marki, takie gówniane gry tak często wypuszczają. Przecież niedorzeczne. Nie mogą zrobić jednej dobrej gry i tyle? Tylko pieprzą się i co roku nowe gówno wypuszczą? Nie wiem akurat. Nie pamiętam go. Było tak, że Lex. O nie wiem, może, nie pamiętam w ogóle fabuły i nic. Pamiętam, że oglądałem gameplay i chłop zrobił swojego ludzika. To ta gra miała fabułę jak. Znaczy fabułę, grafikę miała jak ta gra Second Life czy coś takiego, takie Simsy Online. Taką miała grafikę gównianą. To w ogóle wyglądało, że nie wiem, czy ta gra miała swoją czcionkę, czy taką podstawową z Windowsa była. To takie paskudna gra, jak już na premierę swoją. Nie mówię tutaj o tym, że ona się po latach postarzała, bo ona chyba trochę była. Nie wiem, Watamba. Studia, które robiły dobre gry z 10. A robią dobre gry? Nie, no chyba więcej. Znaczy ogólnie najwięcej, jeżeli chodzi o tak procentówkę, chociaż nie, to bez sensu. Chodzi mi o to, że bardzo dużo jest niezależnych z małych studiów gier dobrych, ale
niemożliwe, żeby najwięcej procentowo robili, bo przynajmniej więcej takich gier powstaje. Ale ogólnie niezależne studia robią, no trzeba po prostu przeglądać, ale robią bardzo dobre gry co jakiś czas. W sumie dużo takich gier rocznie wychodzi. Jakby patrzeć na gry tylko od głównych twórców, tych największych, no to z większości jeden do jednego to co wcześniej wypuścili, tylko odświeżone. Na przykład jak masz Ubisoft i Assassiny. Albo strzelanki wszystkie typu Call of Duty i tak dalej. Przecież co roku, czy tam co dwa lata wychodzi ta sama gra. Tylko jest hype na multiplayer w tych grach i... No i sprzedaż robi swoje, nie? Co to jest Wat Tambor? Weź rozwiń to. No Terraria, tak. Terraria, przecież Minecraft kiedyś też powstał. Tak z dupy, no. Że jakiś chłop stworzył grę. Tak jak w dzisiejszych czasach, nie wiem, Hades przecież też chyba powstał od małego studia. Nie wiem jak Izak, ale pewnie też od jakiegoś tego, no. Takie gry właśnie małe, niezależne. No, są bardzo dobre, tylko trzeba przeglądać, no. No, ja to czekam na gotowe, wiadomo, ale... Widz mi podeśle, powie tak, zagraj w to, to jest dobre. Ja mówię, dobra, dawaj. Heroes of... A nie wiem, co to jest. Tudzic. Star Wars Old Republic? Ale nie, ja grałem kiedyś Star Wars, tylko takie multiplayer, że się z ludźmi walczyło. I mi się to podobało całkiem. Tylko to były takie dziwne gry, to nie wiem, czy o tym samym gadamy, że dało się zwanshotować kogoś, jak dobrze go uderzyłeś mieczem. To bardzo skillowa gra mi się wydaje to była, tylko w sumie... Nie wiem, ja pamiętam, grałem sporo w tą grę, bo jak się kogoś czasem zwanshotowało, to była satysfakcja. Jedi Knight 2 może, nie wiem. Albo, nie wiem, ja nie wiem jak to się nazywało, bo ja nie jestem fanem Star Warsów. Mój brat zainstalował tą grę z jakiegoś chomika i se grałem. Fajne to było, no. Tam się dało tak duelować, że się tak kłaniałeś przed kimś i się napijeprzeliście, nie? To chyba ogólnie było coś takiego w tej grze, że były serwery typu, że musiałeś kogoś wyzwać na pojedynek, on ci odpowiadał i dopiero się biliście, a tak to było takie jakby lobby, że się każdy stał i tyle. Były też mapy takie, że biegałeś po mapie i się napieprzałeś z kimkolwiek. A no trochę ta gra wyglądała jak Quake, że miała taką grafikę, taką dziwną. No, no tak ją też kojarzę. Może rzeczywiście o tym samym gadamy. Nie wiem, może bym sobie w to zagrał po latach. Jeżeli jeszcze serwery żyją mi się da online. Pod ławką. Ta no. Dobranoc kolagen, ja też już idę. A nie, czekaj. Idę Sara, bo 200 wave chcę. Ok. No ta gra fajna była, pamiętam. Fajna, fajna gierka to była. Papa, papa, dzięki, że byłeś widzu. Trzymaj się i co, jeżeli się jutro widzimy, to git, nie? Ale nie wiem, czy odpalę jeszcze, zobacz. Żyją serwery na Steam, wszystkie te gry stare Star Warsy dostały... A. Okej. Spoko. No fajna to była gra, no to. To fajnie, że... Ale Star Warsy mają gigantyczne community, to się też tak... W sumie bardzo nie dziwię, że żyją. Star Warsy przecież to jest... Chyba jedna z najpopularniejszych rzeczy na świecie ogólnie, nie? Ja pierdziele, ile trwa taki stage? Ty, my napieprzamy, napieprzamy i... WZ byłem jeszcze 100 etapów. Pieprzona gra. Dobranoc, miłość. Spoko, kolagen. Dzięki, że byłeś. Dzięki bardzo. Jedi Fallen Order.
Ja na streamie w żadne Jedi nie grałem. Jak grałem w Jedi ostatnio, to co ci mówiłem właśnie, to... Co możliwe, że to jest to, co ty mówisz. Od tamtej pory nie grałem chyba w żadne Star Wars. Ja nigdy nie byłem fanem Star Warsów w sumie. Już takie dziwne to dla mnie było. Chociaż z drugiej strony, jak się pomyśli o tym, że mogą być jacyś rycerze i tak dalej, no to... Balor jest taki, no, łatwy do... Do ogarnięcia. Tylko no nie wiem, jakoś ja science fiction nie jestem fanem dużym. Znaczy podoba mi się ten koncept science fiction, jak jest w cyberpunku, ale... Taki jak już się w Star Warsach, to tak... Że taki, no... Jakieś te statki kosmiczne i tak dalej. Nic ze science fiction nie ma nic wspólnego, ale nie, bo chodzi mi... Znaczy lore to możliwe, że nie ma nic ze science fiction, ale... Chodzi mi o to, jak to wygląda wszystko. Ty zobacz, już moby się tanki nawet robią. Pieprzeńca. Ja to zawsze wolałem bardziej fantasy niż science fiction. Także wiesz, no. Ja nie widzę sci-fi, ale Star Warsy mi podeszły. Po Mandalorian, ale ja nie oglądałem tego. A to jest ten z tym aktorem, tym... Tym takim fajnym aktorem. Nie pamiętam, jak on się nazywa, ale on chyba grał w Narcos, nie? A Pedro Pascal. No, no, no. Cześć, w Narcos on był? Chyba tak. No, chyba tak. Dziwiłem się, że ludzie zdziwieni, że przecież pierwszy film oni jakby... Aha, no tak, bo to było tak, że była jedna trylogia, a później jakby to, co wcześniej się działo, nie? W Star Warsach. Czy mi się wydaje? Że najpierw było to, co później, a potem te takie wcześniejsze rzeczy, no. Też się tym dziwiłem kiedyś bardzo temu. Że nie ogarniałem, o co chodzi. Bo nigdy się nie zagłębiałem w te Star Wars. Pedro Pascal nie będzie już grał go. Kurde, spoko aktor to jest. Ja oglądałem z nim te takie... Kingsman chyba, on tam był. Też spoko. Lubię tego chłopa. Cały serial w hełmie, no ale to chyba nie ma znaczenia tam. Ja w sumie nie wiem, bo też tych Star Wars... Pieprz. Mnie do... To w ogóle Star Wars nie interesują, a zwłaszcza... A zawsze 3-4... 3-4 klasy się jarało? No ja podobnie miałem. Ja wolałem fantazy zawsze, nie Władca Pierścieni. O chłopie. I tak dalej, nie? Ty kiedyś w ogóle... Bardzo dużo takich filmów powstawało. I seriali niskobudżetowych fantazy. Ale w sumie nie wiem czemu. Kiedyś oglądało tego Herkulesa. Albo Xenę. Albo te inne takie, których już tytułów nawet nie pamiętam, ale też takie podróby. Porypane to jest i wszystkie wyglądały bardzo podobnie do siebie. Ale taki klimacik to ma w dzisiejszych czasach, jak tego Herkulesa ostatnio coś tam pooglądałem. Takie na YouTubie skróty. To taki klimacik. Ja już jestem chyba boomerem. Ty, Król Skorpion, no. Ostatnio próbowałem obejrzeć tego nowego Króla Skorpiona. Czy chyba nowego już, nawet nie wiem z którego to jest roku. Ale taka sraka. Że to jest luj, nie? W porównaniu do tego z The Rockiem, no fajny on nawet był, no nie wiem. Nie wiem, czy obiektywnie fajny, bo go oglądałem, jak byłem mały.
Ja widziałem Wat Tambor parę. O, Mumia kiedyś fajna była, no. Mumia z tym aktorem. Z tego grubego grał niedawno. Tego otyłego. Półtorej godziny temu gadałeś, że kończysz? No kończę już, kończę już. 200 wave dobije despaciok. Szpinak jadł papaj, no. Papaj. Taka stara bajka, trochę z lektorem leciało w ogóle. Porypane. 150 jaksów i git. Na kasecie miałaś? Papaja? No, na kasetach to już w ogóle 100 lat. A te kasety? Nie wiem w sumie jak długo żył VHS, ale ja pamiętam jak już w ogóle zacząłem cokolwiek ogarniać i były te kasety, to już tak niedługo potem wyszły płyty i tak dalej. Nie wiem ile lat żył VHS, ale wydaje mi się, że jakoś dość krótko. Chociaż może dla mnie dość krótko, aż istniał, nie wiem, długo. Kiedyś pamiętam jeszcze były takie wypożyczalnie, jak jeszcze nie było online rzeczy. Porypane. Się wypożyczało film. Kiedyś wszystko było takie, no. Trzeba było poczekać. Wypożyczyć. Mogło nie być tego do wypożyczenia, to już w ogóle. Porypane to jest. Jak płatny zabójca? Nie. To był ten, co szpinak jadł. No. Ale Mumia też fajna była. Chyba, żebym sobie obejrzał. Czy ja się zgłoszę do turnieju metinowego Dixena? A to on kolejny turniej robi po tym, jak przegrał z chłopem, co grał 2 godziny? XD. Co, teraz jakiś nubków chce pobić? A nie, czekaj, przegrał z nubem. Nie, no ja nigdy w Metina nie grałem. Znaczy grałem parę, nie wiem, czy łącznie z 10 godzin. Nie, no więcej, bo ja na tym, na jakimś prywatnym serwerze z kolegą grałem. Tylko, że on mi wszystko mówił, co i jak. Ja tam nic nie wiedziałem, co się dzieje. Ale ileś dni może, no. Do tej pory lubię, jak Harry Potter leci mi na TVN-ie. Niż jak samemu się włączy. No takie przyzwyczajenie do starych filmów tam, wiesz. Na przykład filmu z lektorem za bardzo nie lubię oglądać. W ogóle nie lubię oglądać filmu z lektorem. Ale te stare filmy, nie? Na przykład z Van Damme'em Krwawy Sport, to ja tylko z lektorem. To już jest takie... jakiś tupe uszkodzony mózg pod tym względem. Ciężko się przestawić. Ale to źle wróży, to będę dziadem, że nic nie mogę zmienić. Trzeba obejrzeć bez lektora w końcu. No a w ogóle niedawno wyszedł nowy Charlie i Fabryka Czekolady. Muszę sobie obejrzeć. Ale mi się ten z Johnnym Deppem bardzo podobał kiedyś. Tylko takie dziwne to było. Ostatnio o tym gadaliśmy coś. Żeś cała rodzina leżała pod jedną kołdrą, oni byli tacy biedni. Tylko tam dzieciak chyba chodził do roboty, bo nie wiem, kto inny. I taki stary dziad, co mu dał na czekoladę, a później z nim do fabryki poszedł. Ja pierdziele. Jaki rozpieprzony film, ale fajny był. No, mnie też tak myślę. Ferumbras, no. Też tak mam z dubbingiem, no. To jest historia Łąki, jak doszedł do tego, że założył fabrykę, to nowa jest tym aktorem popularnym takim teraz. Z Dune'y, czy tam z czego on jest? Nie wiem, ale no może zobaczyć. Ale przecież Willy Wonka był taki dziwak, że ja pieprzę. Przecież w tym filmie co u Johnny Depp, to Willy Wonka to był taki... Ten film ogólnie był dziwny. Cała rodzina pod jedną kołdrą. Chyba nuki w ogóle nie mieli.
Wszyscy byli dziwni, ale on był bardzo dziwny na tle tych dupę dziwaków. Akustyczny. Porypany ten film. Ale fajny. No Johnny Depp pasował do tej roli idealnie. Ty, a Johnny Depp od kiedy była ta sprawa sądowa grał w czymkolwiek? Czy nie, czy ma nadal przerwę? Pan Kleks, no to porypany jest film. Poryty. Jaki film się do musicali zalicza? Ten nowy? A ten stary? Tam dużo śpiewali? Już nawet nie pamiętam. Śpiewały te takie dziwne ludziki, coś. Poza tym to... A nie, rzeczywiście tam chyba dużo śpiewali. Nie, nie wiem. Muszę to obejrzeć. Pamiętam tylko tą porypaną rodzinę patologiczną. Że tylko stary do roboty chodził i pewnie dzieciak pięcioletni do fabryki azbestu zapieprzał, a i tak mu na czekoladę żydzili. Porypana fabuła, ty. Ale to wiesz, inne czasy, no. Kolejna ciekawa stawka, bo w poprzedniej części była scena z wiewiórkami. Okej, ciekawa. Prawdziwe wiewiórki? Jak oni to nagrali niby? Wiewiórkę da się wytresować jakoś? Jak oni to nagrali? Odpowiesz, grał w filmie o sprawie Zamber, a liczy się? Nie, nie liczy. A grał w czymś poza tym? Szczury na kołędę obrót robiły? To też ciekawe. Mądre są. Albo ty ogarniasz tresurę zwierząt. Czy tam jak to się nazywa? Ja pierdziele, ty, jak to idzie ten, te stage, ale dobra, dobra. I tak jakoś to poszło przez gadanie z widzem. Ta no. Patologia to odstępstwo od normy, to normalne było. Jak normalne? A, no że dzieciak robił w fabryce azbestu, tak. Ale że cała rodzina pod jedną kołdrą leży i nic nie robi? W tamtych czasach to dziwne. To chyba w Anglii się działo, nie? Albo w USA w sumie, nie pamiętam. Kuzyna trzeba nauczyć, żeby stage zaczął robić. Nie, bo właśnie to jest jedyny content z tej gry. Jakby kuzyn miał wszystko robić, to ja w tej gry nie będę już streamował. No po co? W ogóle nawet nie będę grał. Kuzyn tylko zbiera, żeby tą fazę grindu przejść, a potem my jakby gładko przechodzimy stage, tak jak w Growcastle było. Tanie, kuzyn streama odpali, 24H na 7 Defender i będzie sobie zrobił wszystko. Tam tylko reklamy by leciały na tamtym live'ie, tak to. Bo bym musiał oglądać reklamy, żeby mieć progres. Ale chyba w tym Defenderze były jakiś ten... limit na reklamy, bo kojarzę, że kiedyś był, że się obejrzało parę i się nie dało już. Dziwne. Ale chyba ta gra po prostu jest martwa i dlatego nie ma. Ciekawe, jakby ja tylko oglądam te reklamy, się okaże, że nikt poza mną na świecie, bo już nikt nie pamięta o tej grze. I twórcy by zbanowali z tego sklepu Play tą grę. Że boci, żeby reklamy leciały, żeby zarobić. I przeze mnie by grę usunęli. Byłoby w sumie git, już ta gra jest taki useless. Tylko ja w nią gram na całym świecie, no ale dobra, no ja się cieszę chociaż, ta gra jest fajna. My ciągle wywala po około 15 reklamach, to nie wiem, może... Czy z mojego kuzyna jest deficyt? No ale może mi też wywalać już te reklamy, bo kuzyn chwilę ogląda i go wypieprza. No ale i tak w sumie 1,5 miliona na farmiu i
400 diamentów, czy 500, czy ile ja to miałem. I dał Quinto. Ale dużo liczenia deadów nie było, także nie szkodzi. Nom. Więc na spokojnie. Ale zobacz, poczekaj, aż wstaniesz, mogę kończyć. Trochę się live przedłużył przez tego Defendera i gadanie z widzami, bo podcast o grach. Czy były jakieś bossy? Wiesz co, Quinto? Były, że tak powiem, wszystkie. Gierka Wajda, bo ilość czytania czatu już w parę dni jest większa niż w rok. Ta, w sumie racja. To co, trzeba wrócić od stycznia, czat wyłączony na drugim monitorze. Trzeba normę wyrobić, dobrą. Kuzyn, nie chce się zapotać z Raby Questy w grach. No ta. Ale w innych grach mogą tego. No tak, Quinto, no. Skończone, Souls. Właśnie myślę, czy Dark Souls 2 zacząć, ale chyba zacznę w styczniu. Już nie będę zaczynał w tym roku. No króciutkie te Demon Souls tam, no 12 godzin były. Tyle miałem w grze, ale fajne, bardzo fajna gra. Dark Souls 1 graliśmy 20, czy tam 21 nawet, sporo dłuższe, chociaż też trochę deadów więcej. Chociaż nie, bo w Dark Souls 1 jeszcze DLC było, ono zajęło, kurde, z 4 godziny może, to jakby bez DLC liczyć, no to dużo dłuższe Dark Souls 1 nie było. Czy poślizg po Sylwestrze? Znaczy, pewnie dzień po Sylwestrze streama nie będzie, ale nie wiem, czy po Sylwestrze godzin se nie chciał przestawić. Zależy, jak szybko to zrobię. Bo ciężko będzie to... Nie wiem w sumie, o której ja będę wstawał. A może mi się same przestawiam po Sylwestrze i nie będzie dzięki temu poślizgu. Bo tak chciałem zobaczyć spoiler, że skończone? Ale czemu spoiler? Przecież... Nie no, jak miała psycha siąść? Już dużo widzów zapowiadało, że ta gra jest dużo łatwiejsza niż Dark Soulsy. Przy jakim mnichu? Który to był? Ja nigdy nie pamiętam nazw... A czekaj, nie, poczekaj. A, tym, co gracza wzywał, tak? Tym, co z szmaty dał chłopu na łeb. Sweter na głowę założył. No to powiem ci tak, czekaj. Najfajniejszy boss. To i tak byłeś na najfajniejszych bossach według mnie. Bo najfajniejsze bossy to były... Ten za mgłą. W pierwszym świecie. I chyba następny po nim. To według mnie najfajniejsze bossy w tej grze były. Więc git. Ciekawy jestem, kiedy Momonowi psycha padnie w Eldenie. No. Też jestem ciekawy. Oby nie padła. Ty, fajnie by było seria, jakby Mamon... Ale to się nie wydarzy. Ale wyobraź sobie taki challenge, nie? Że jak Mamon już przejdzie Elden Ringa, to robimy, kto pierwszy przejdzie Elden Ringa. Tylko, że ja nie mogę ulepszać eku w ogóle. Biegam na bazowym. Nie mogę go nawet zmienić. Jestem ciekawy, czy bym tą grę przeszedł. Myślę, że tak, ale... Ile byłoby deadów? Czy co wybrałem na koniec? Czekaj. Tu ja chyba bossa skipnąłem w takim razie.
O kurde, to mnie oszukali, Quinto. W sensie zabiłem. Nie, zabiłem bossa na końcu. Dobra, powiedz, jak się nazywał ostatni boss. Bo nie wiem, czy skipnąłem jednego bossa, ale to już nie będę go mógł zrobić. Witam, Agusek. Nie, Amy, co ty mówisz? Przejdzie. Dał ci ban? A, no tak, Quinto, no tak. Ale nie wiem, czy chcę ci spoilerować końcówkę, bo możesz sobie zobaczyć. Chyba, że ci się nie będzie chciało. Ale nie skipnąłem chyba żadnego bossa. Cześć, zaraz zobaczę. Zobaczę, czy skipnąłem bossa, czy nie, na YouTubie. Nie, skipnąłem. Jezus Maria, mnie nastraszyłeś. Myślałem, że skipnąłem jakiegoś bossa. Ultra tego. Uber. Nie, zobaczyłem teraz wszystkie bossy w grze po prostu na tym filmiku. Zacząłem ostatniego. Nie. Spoko, Kirona, spoko. A no, jak będziesz oglądał, no to ci tam nie będę spoilerował i tak dalej. Masz ochotę. Ale generalnie, co do Demon Souls, to bardzo fajna gra. I w sumie nie wiem, czy jak się mnie ludzie pytają, jakie Soulsy polecam, to nie wiem, czy Demon Souls są najlepsze do pierwszej gry, bo jest rzeczywiście łatwa gra. Jakby ktoś tak, wiesz, był taki, że mógłby się odbić od tego, chociaż nie wiem, bo w tą grę się gra po to, żeby się uczyć na dedach. To jest Dark Souls 1 jest w sumie lepsze, więc nie wiem, czy nie jest lepsze na pierwszą grę. Ale nie wiem w sumie. Jakakolwiek w sumie Souls jest dobry na pierwszą grę. Bo i tak, nieważne, w co będziesz grał na pierwszą grę w Souls-like'u, to i tak będziesz dużo umierał. Nowa Tambor, to wiesz co, wtedy zagram w tą grę, nie? A ty to grałeś? Ale Demon's Souls bardzo mi się podobało. Super jest ten świat zrobiony, fajny bardzo. Ale w Dark Souls 1 bardziej mi się podobał świat, ta eksploracja i... No i było też trudniejsze, bardziej rozbudowane. Już taki doszlifowany, bo chyba do perfekcji system walki. Jeszcze brakuje tylko many i super ataków w broniach, żeby było jak w Elden Ringu, już jest w ogóle git. Jak miał mi pana dać, jak ja tam nie byłem? A nie, no to nie wiem, ej, coś się zbugowało. No dla mnie też VAT, no. No lipa, jak nie ma tam 60. Ja nie wiem w ogóle, jak to możliwe, że ta gra może w dzisiejszych czasach nie dostać jakiegoś update'u na 60. To jest dziwne. Skoro jest Bloodborne nadal mega popularny. Dużo ludzi nadal w to gra. Nie wiem, dziwne to. Dobra, dobijmy 200 i idę spać, bo jest 630. Ty, sklepy są dzisiaj otwarte? Kurde, pytanie ważne. Krócej?
O, właśnie pytania, które się otwierają. Czy po live'ie jest coś otwarte? Może mi się coś tam przeszedł. Tak jest 6 rano. Jak sobie poradziłem Queen? To no jak z każdym bossem w tej grze. W sensie, ja pamiętam podobną mechanikę w Elden Ringu, ale w Dark Souls 1 chyba takiej nie było. Że była specjalna broń. W sumie spoko taki bossik dla odmiany. Jak te płaszczki. Bloodborne należy do Sony, a nie From Software? Chociaż to oni robili. I co, dlatego nie ma jakiegoś patcha na 60 FPS-ów? Dziwne to jest w dupę. To co, Sony ma bardziej graczy w dupie? Dobra, cej mi no. Dobra, dobijamy 200, a raczej 201. Zobaczymy tą arenę. Koniec. Ty, 11h streama, wy tyfy. Tu mi z klikiem zrobiłem długiego live'a. Ty, ja muszę zobaczyć. Tupe, ile w tym miesiącu streamuję? Wydaje mi się, że sporo. Ta, przydałby się poślizg dwumiesięczny. Wakacje normalnie. Nie, już koniec. Szapka jest od 10? To luj. To pieprzyć te sklepy. Gdyby zależało od From Software, to dawno by remaster był chociaż. W sumie racja, no bo jak nawet Dark Souls 1 jest remaster i remake Demon. Chyba ci. Ta lekki poślizg 100 miesięcy. Nie no. Poślizgów w sumie nigdy nie planuję, więc. Więc nie powiem, żeby się przydał czy nie. Po prostu one są. To jest część mnie. Ale mam nadzieję, że nie będzie. Ja siebie samego nie kontroluję. Ja gadam jak widz o samym sobie. Mam nadzieję, że nie będzie. Tupę, ja mam chorobę prawdziwą, widzowie. Na wakacje stream i tak być na ale IRL. No. Nie wiem jak. Nie, bo przecież w Łodzi normalnie jest internet. Ciekawe, czy bym mógł zrobić to swoim za granicą IRL-a z telefonu. Bo w Polsce to na pewno. Ale ciekawe jak za granicą. Ryba na Wigilię? Ty, ja w sumie się zastanawiam, czy ja kiedyś miałem takiego. Znaczy, miałem chyba karpie kiedyś żywego, ale jak byłem mały, a tak to. Ale nie pamiętam tego tak bardzo. Wy macie tak, że co roku normalnie jest karp w wannie i jest ogłuszany lekkim uderzeniem i tak dalej? Czegoś takiego w ogóle nie pamiętam. Znaczy pamiętam przez taką bardzo mgłę, że chyba tak miałem kiedyś, ale to bardzo dawno temu, nie wiem, jak miałem parę lat. Ale to może być fałszywe wspomnienie. Płaty, no właśnie, ciekawi mnie jak dużo ludzi nadal, bo przecież jak są te takie, że jest ten karp w sklepie i tak dalej, to no, tam są zawsze kolejki, nie? I ludzie kupują te karpy w torebkę, normalnie rybę. Ja pierdzielę, trochę porypane. To jakbyś do zoologicznego poszedł kupić, nie wiem, chomika, żeby go potem zjeść.
takie trochę. Wiadomo, że my jemy nadal zwierzęta, tylko że zabite i zmienione w taką burgera, że to nie wygląda jak zwierzę, ale no tutaj wiesz, o co mi chodzi, no. Tupę. Karpia kiedyś się jadło, bo ta ryba była najgorsza i najtańsza. Właśnie słyszałem, że taka, że stąd jest ta geneza, no. Tego karpia, że to taka lipa jest, ale tradycja, więc jest. Tak nie robisz, tylko ja. Ta, no. Ja miałem kiedyś i siedział w piwnicy. Szedłem zapalić piecy. Jak uciekł? Gdzie? Gdzie niby uciekł? Zobacz, bez ulepszeń 50, nie, 80 etapów zrobiliśmy bez ulepszeń. I teraz dopiero się problemy zaczynają. Rozumiesz to? Ta giereczka jest konkretna. Taki jest gameplay, że przez to, że ciągle gadamy, zapomniałem, że gram. Widać, że dobra gra. Ta kuzyna ustawię na całe święta i luj. A na podłodze leżał. Ja pierdzielę. Mam krowę i jak chcę steka, to odkrajam. No tak, kawałek i odrośnie potem, tak? To 90 etap, no way. Dobra, ubijmy te gówno. Kurde, myślę, czy tego Dark Souls 1 próbować speedruny czy nie, bo coś tam na offstreamie próbowałem tą grę. Trudna jest do speedrunów bardzo. Ale kurde. Tam jest potencjał. Nie trzeba od razu na rekord świata, ale fajnie by było tam, powiedzmy, nie wiem. Jak rekord świata z Glitchless jest 40 minut, chyba. Tak jakby w godzinę przejść. Byłoby nice. Tylko ciężkie by to było. Ale zobaczę, może będę próbował coś. Oro by było. O. Rekord świata to jest tam porypany. Tam rok trzymał się rekord świata, dopóki go typ nie pobił. Aha, rozumiem krafę. No dobrze. Dobra, 191. Nie wiem, ile wave trwa jeden. Znaczy stage. No ale ta gra, im dalej jesteś, tym chyba jest dłużej, więc wyobraź sobie, później grasz 20 minut jednego stage'a. Chyba dlatego ta gra zdedała. Rekord się trzyma, dopóki ktoś się pobije. No ale zobacz, jak długo się trzymał. Rok czasu. Bo już jest tak ciężko cokolwiek zrobić. Ale w sumie oglądałem top 2 gościa, który rok był i wydaje mi się, że mechanicznie on jest lepszy niż tamten top 1. Tylko po prostu... Ja się zastanawiam, na czym on tyle ugrał. Tam około 20 sekund, czy tam 15. Czy nawet mniej. Ale no kurde. A wiem na czym, tam jakby są te szkielety od tego króla w Dark Souls 1 na dole. To top 2 typek je zabił bronią świętą. Top 1 typek ich nie zabijał. Ciekawe, czy na tym to ugrał, żeby rekord pobić. Nie wiem. Trzeba by przeanalizować dokładnie. Podzielił się na nas bugami, bardzo fajny, ale... W głowie się jeszcze co robi? Nie, nie oglądałem. Mnie nigdy za bardzo nie interesują speedruny z glitchami. Ale muszę zobaczyć. Ale pewnie będę miał jajecznicę w głowie, no bo tam. Jakby ta. W
Elden Ringu oglądałem speedruny z glitchami, a później jeszcze wyszły te glitche, że się teleportowałeś i tak dalej. Tory pana to jest. Dla mnie najlepsze kategorie zawsze bez glitchy. Każdy jerc. Jest jeden, jak tak absurdalny, że nie ogarnąć, co się stało. Pewnie jest coś, kto to tłumaczy, jak cię to interesuje. Te rekordy świata w tych Soulsach to są ludzie, co tłumaczą. Jakbyś w Lola z Bolem grał? Nie no, LOL jest multi, nie? Ale po prostu są dwie kategorie, no to tak jakbyś miał kategorie w sporcie na sterydach i bez. A może nie na sterydach, bo glitche dają większą przewagę chyba niż sterydy w sporcie, no bo jest różnica dwa razy taka. Nie wiem, jak jest w sporcie, czy na przykład wyciskanie na klatę ze sterydami i bez jest dwa razy różnica. Albo w martwym ciągu. Nie wiem. No, trochę mi, trochę tak, no. Trochę w sumie, z tym bolem może, no. Przecież oni cheatów nie używają, tylko glitche w grze. Nadal trzeba mieć skilla, żeby to zrobić. To jest bardzo dużego. A jak masz bola, to chyba nic to nie wymaga od ciebie. Poza klikaniem jednego guziku. Nie wiem do końca, jak Bol działa. Widziałem, że Kiszak też robi ten no hit challenge, hitless. Ale spoko to jest, no. Jakbym zrobił speedrun i już zrobię jakiś czas, to mogę pomyśleć nad jakimś innym challenge'em. Na razie plany są takie co do Soulsów. Przejść wszystkie części. Przejść Sekiro i Elden Ringa, jak wyjdzie DLC. Ale w międzyczasie, jakbym coś spróbował w Dark Souls 1 speedrun, fajnie by jakby coś siadło. Ty, bo mi już 17 raz słuchamy tą playlistę, bo stream się miał kończyć za chwilę. A trwa 2 godziny dłużej. Mega sus. Nie no. Nie chcę za bardzo gier na streamach tak rozciągniętych. Jak jest gierka na max 5 streamów, to jest idealnie. Chyba, że to gierka jest multi albo właśnie jakaś, nie wiem. Taka jak Defender, że na nocki. Ale to jest trzeci live z Defendera i nie wiem, czy i ostatni zobaczymy. Nie, no chyba nie ostatni. Dobry jest do pieprzenia. Może jakiś podcast by zrobić jeszcze w tym roku. Pytania z DC. Może się zbiorę. Możesz po speedrunie do końca roku. A, znaczy nie, ja bym na razie speedruny, tylko nie ma kiedy, bo streamuję. Ja w sumie, jak była przerwa te 4 dni, no to coś tam jednego dnia próbowałem te speedruny, ale poza tym, no to jeszcze tak naprawdę się za to nawet nie wziąłem. Nie wiem, zobaczymy, może w święta coś spróbuję, ale nie wiem. Bo raczej w święta i tak będą streamy. Tylko nie wiem jeszcze w jakich godzinach. Kurde, moby już się tanki robią. Widzisz to? Szmaty się zrobiły tanki. 4 dni jak nie przerwa, no rel. Relini. Ty, na następnym streamie z tego musimy dojść do 300 wave'a, bo wtedy się kolejny upgrade duży odblokuje. Popieprzy mnie. Wydaje mi się, że mamy idealny build. Cześć, muszę zobaczyć, którzy w rankingu jesteśmy. To mniej więcej powie, ile ludzi w tą grę jeszcze gra.
My mamy elo 845, czyli raczej niskie, bo tu levela jest do 20 levela, a my mamy 6 max. I to jest miejsce w rankingu, która? 6900. To się wydaje wysoko jak na to, że w 2 dni, chociaż też kuzyn dużo klikał reklam, co daje progresu jakby władować około $150 w tą grę, więc... Letal fajny, zwłaszcza na noc. Akurat na 3-5 dni. Co letal? Letal kompany. A, to jest to multi? Bo piszesz, żebym w to z Mamonem zagrał i zerba. Nie no. Jak ja bym mógł w taką grę zagrać, jedyna opcja jest taka, żeby ktoś napisał do mnie i powiedział tak, siema, zagrasz. A inaczej to szansa na to, że to zrobię na live'ie. O, poza live'em to jest oczywiste, że w to nie zagram, ale żebym to zrobił, to jest minimalna. Kurde, ile jeden etap trwa w tej grze, ty? Siema, zagrasz? O, dobra, no, gramy ją. Ale nie wiem, w sumie. Raczej nie będę w to grał, bo się zobaczy. Ja lubię gry z typu single albo gdzieś online. Ale tak inaczej, nie, że tak trzeba team extra robić i tak dalej. Rozumiesz? Rozumiesz? Co ogarnę was? O kurde ty. Demon's Souls, jutro będzie part 1. A jak dobrze pójdzie, to pojutrze part 2, bo part 1 miałem dzisiaj wstawić, ale się nie zdążył przesłać na YouTube'a. A poza tym, nawet jakbym go zdążył przesłać, on się przesyłał parę godzin, 3 godziny czy 2. Nie, tam była już końcówka, ale to anulowałem przed streamem. To jeszcze by się jakoś robiła parę godzin, bo to trwa chyba 6. Ale teraz kliknę, żeby się po streamie przesyłało, to jutro będzie na YouTubie. Na święta dla widza Demon Souls Rel. Ale dobra, giereczka, dobra no. Ale God of War nie będę wstawiał, w sumie tam fabuły było mikroskopijna ilość, większość gry to było bieganie tak w Hadesie, tylko mniejsza różnorodność po kilku planszach. Fajna gra, żeby sobie zrobić na najwyższym, ale takie no. Czy COM24x7 u mnie chodzi? No jak chcę wstawić jakąś dużą gierkę. No to na noc render daje, no to tak, no 24/7. Ale jak nie renderuje nic na noc, to wyłączam raczej. Ale nie zawsze. Poza tym przy okazji teraz jeszcze kuzyn klika te, nie, reklamy na noc. Musi jakby, wiesz, nie, mieć dostęp do komputera. Rozumiemy się. Ty, w teorii ta ognista wieża, która bije AOE wszystkich wokół, to im dalej w grze, tym będzie bardziej OP. Tu po gierce powinno być napisane procentowo, co ile zrobiło. To jest lipa, że tego nie ma. W takich grach zawsze to jest napisane, a tu nie ma. To jest skam gierka. Po co ja w to gram? No aleluj, gram to gram. Lubię sałatkę jarzynową, no. A ty? Ja to ogólnie żarcie lubię. Chyba, że jest jakieś takie, o to tylko raz spróbuję i luj. Makowca lubię, no, makowczyk. A nie, no lubię makowca, lubię. Jarzynowa top tier, chrupiącą lubię. Chrupiąca, Ledwo ją pamiętam. Ale szczerze, Mamon mówi, że lubi chrupiącą, ale mortadeli
Z tego co ja pamiętam, nie dało się po prostu jeść inaczej nawet. Bo jak ktoś próbował mortadelę nie jeść tupę zgrzanej na fulla, no to ona smakowała... Boże. Jakbyś galaretkę jadł o smaku... No nie mięsa, bo to nie jest mięso. Nie wiem, jakiegoś smaku niewiadomego pochodzenia. Miał w kościele, co miał kanapki z mortadelą. Zimną, surową. Ja ileś razy w życiu też zimną jadłem, ale... parę razy może, nie wiem, rzadko po prostu. Kiedy mogłem... To pateleczka, krzony na fula. Czy tam ktoś mi to robił? I luj, nie? Tak, ta chrupiąca, no, na Wigilii. Top tier. 200, no way, robimy go i zobaczymy tą arenę i... Ja pierdzielę, 7 rano miałem o 5 skończyć, luj, dobra. Nie lubię galarety, co masz w środku, warzywa i mięso. Co? Czwarty miałem, no. Dobra, nieważne. Trochę się przedłużył live. 12 ha zmiana dzisiaj? Tak, bo potem drugą 12 robię w fabryce azbestu ze starym. A bez spania się sobie robię taki dzień. Kurde, fon! Ej, padł tamten, nie? Dobra, easy. Zrobione. Tak, mentor. Dobra, widzowie, no way. Arena. Okej. 24 godziny jest na bicie tego moma. I on dropi tak. O, tu się farmi to. Okej. I te itemy. Okej, tylko nic o nim nie wiemy, także dziwne. 23 100 HP. I co, to jest jakiś czas, żeby go pokonać? Sprawdźmy. Mamy 10 życia tutaj. Minuta na pokonanie go. Ale zobacz, on jest papierowy. W sumie to ta arena trochę useless pod tym względem, że... Najlepsze to, co tu jest, to chyba farmienie tych niebieskich główien, bo te itemy to się kupuje z odjaksy chyba. Ty, ale ja go długo biję. Trzeba się ulepszyć. 23 ha mam go być, szkoda czasu marnować, ale mam 10 żyć tylko. O, wypadły te itemy, ale po jednym. Ha, teraz z drugiej są w ogóle jakieś schodki. Okej. To jest w ogóle ork, widzowie. Frost ork. Gdzieś takiego orka kiedyś? Interesujące. Dobra, czekaj, to my musimy tak, ulepszymy to, mamy 79 tych. Ty, to full w to wpieprzmy, zobaczmy co będzie. A, czekaj, zanim to zaczniemy ulepszyć. 12 tysięcy, no 12 na oko. Ulepszmy to. Dobra. Tower. Towery miały 1700, drugi 800 z tego co pamiętam.
Ej, na fulla go ulepszymy chyba. To jest 40 level. O, 8 będzie bił. No way. Ale 50 tego trzeba wydać. Chyba warto. Ej, nice. 8 to bije. Jaki ma teraz max level? 150. Rajda? Nie. A zobaczymy, ale chyba nie. Dobra, jeszcze to. Ty, a to warto ewolucję na 50% splash DMG? Nie, bo to będzie kosztować 100. Nie, to nie. Aha, jeszcze chciałem tak. Fire. A, to gówno jest. Czekaj, co my dropnęliśmy? Tu 5, 6, 5. Się nic nie dropiło. To chyba trzeba diaksy wydać na to, ale warto to rolować? Chyba ta. Tylko pytanie, czy warto wszystko brać. Na pewno to. Na pewno to. I chyba to. Cześć, mamy 10 tych. Ewolucja. O, jest! 5% ekstra DMG. 13. Ej, dużo się u niej ulepszy łuk. I wierzę. Kiedy to ile w to wpieprzyliśmy? To jest scam. Czuję, że tu taki paywall jest. Taki rośnie ten paywall. To nie jest tak, że mimo klikania reklam przez 48 godzin. Tu paywall jest chyba tak gigantyczny w tej grze. Bo się go przeskoczyć chyba nie da, dlatego ta gra nie żyje. Nie wiem, czy diamentów właśnie nie lepiej na te rzeczy wydawać. Trochę tak wygląda to. Pyk. To akurat jest useless. No ale więcej DMG Ice Tower. Kłócy będzie klikał reklamy do końca roku jeszcze w Sylwestra. No. Dobra, kuzyn tam wie o co chodzi. On dobrze robotny jest, pracowity, tak? O, tu jest opa. Ty, wie... Strzała kolejna. No way. 40 dam. Oj, kuzyn poklika kiedyś. Dobra, DMG mamy 15k. No jakiś duży progres to wydaje mi się to nie jest. $16,600, no ale te procentówki w teorii powinny coraz bardziej podawać. To powinna być kula śnieżna, a nie paywall, który rośnie szybciej niż progres w tej grze. Dziwne to trochę jest, naprawdę. Dobra, jeszcze tą arenę zróbmy. Ty, ten prostszy chyba niż poprzedni boss, nie? Coś zadaje? Snoob. Nawet nie odskakuje. Ale pet. Jeden ekspadał. Jeden. Ej, nie dropnęły te itemy. Tu jest tylko szansa na nie. Ale skam. Ja pierdzielę, ale gówno.
Ale tym wolno schodzi. No, czyli paywallek naprawdę rośnie w szybkim tempie. No ale w sumie 24H można robić te rzeczy. A i to diamentów nie daje, no daje to, to jest wart 4 diaksy, tak jakby wypadły. To jest plus. Ej, ten jest bardziej papierowy niż poprzedni. Co chodzi? Ale attack speed mamy dobry. A ja miałem attack speeda ulepszyć tam w tym. Tylko za diamenty to było, a my ich już nie mamy. Uszka chociaż do kompa kuzynowi, ta no. Ten też szybko schodzi. A bo ten ma atak, że zawsze uderzy mnie. Okej. Okay. Przemień. Mało mi zadaje to, nie ma szans, że je wygrał. No ile on ma tych hitów? Jeden czy... Znaczy dwa czy trzy? Otóż ma... Ja go nie mogę bić podczas tego. Czyli to jest jakby ten mobek jest dodany po to, żebyś nie sprogresował w którymś momencie. No i ten czas też po to jest. Czyli jakby dwa paywalle na raz. Jakby jeden nie wystarczył. Pieprzona ta gra. Ale ja i tak uzależniony. Ten ogień go bije? On lata, to chyba nie powinien go bić. Ale ta gra logiki chyba nie ma. Fajnie, że chociaż ściek pada w Wigilię. Ta no. Jakieś plusy w Wigilii. Są. Dobra, chociaż itemy dropią. Ten ma najbardziej useful itemy. A chyba najmniej dropi. Ale najlepiej się go bije, bo wszystkie strzały wchodzą. A w tamtych nie. Aha. Jachanuka? Tak, no, ale jakiś wariat ostatnio mi ją zatrzymał. Wiesz, o co mi chodzi? Ja spokojnie z braćmi zapalamy świeczki. Szkoda gadać. Niestety. Wypadł item, jeszcze nie ten co trzeba. Który? 8 boss już. Pierwsze podejście na tej arenie i 8 bossów to dobre podejście? Dużo go bijemy. Pytanie, bo on 3 razy chociaż nas uderzy. Aha. O kurde. To chyba koniec. On mnie one-shotuje chyba, czy mi się wydaje. To był raczej ostatni boss. Jedne i te same bossy, twórcy nawet się nie chciał otworzyć, twórcom. Powiem ci tak, ty nie doceniasz tego kunsztu, ale... Dla mnie to jest gra stulecia, nie? Otwórz umysł. Ej, nie uderzył nas. Jest szansa, że go zrobił. Ej, mało zadał. O co chodzi? Ej, co jest grane? On jest słabszy niż tamten. Ej, co jest? Tamten to był chyba paywall, że jak go nie przejdziesz, to musisz wydać i potem znowu są słabsi, żebyś odczuł różnicę, jak wydasz. A ja go pokonałem i tak. Ale szmata. Ale szmatą jesteś, twórco. Ej, ewidentnie tak było, czy mi się wydaje. Aha, czekaj. My go nie odpychamy. Czyli... Ale on mało zadaje i tylko raz uderza, to chyba go zrobimy, nie? Ta
Aha, tamten mob to musiał być paywallek, że robisz go na low HP albo w ogóle i nagle go zrobisz, jak wydasz? O Boże. Kończ padakę, nie mów tak, tą grę piękną. Pieprzoną w dupę, ale... Dobra, achievementy jakie mamy? Okej, okay, mało. Ta. Dobra, chyba cały content w grze odblokowaliśmy, poza tym, ale to jest na 300 wave. Mnie prędzej popieprzy, niż to się uda zrobić. Ej, to się skaluje chyba w czasie wave'ów, bo to daje więcej niż wcześniej, jak to sprawdzałem. Co tu chodzi? Dziwne. Czy to teoria spiskowa, czy to prawda? Nie wiem. No dobra, no. To tyle tak to. Fajna gra, ale... Do podcastu, do takiego gadania bo tylko, tak to to. Tej gry giga nie polecam, bo to sraka zasrana. Kuzyna kliknę, znaczy się jakby kliknę na Messengerze, żeby klikał reklamy, nie? Blank Beats Production. Kuzaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Kuzaria!